Dzień dobry Państwu, otwieram 45. sesję Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim. Chciałbym serdecznie przywitać koleżanki, kolegów radnych, panów burmistrzów, pracowników urzędu, kierowników jednostek, sołtysów, gości oraz wszystkich zgromadzonych przed ekranami komputerów. W sesji udział bierze 14 radnych, także mamy kworum do podejmowania uchwał. W związku z transmisją i nagrywaniem obrad sesji Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim informuję, że dane i wizerunek osób znajdujących się na sali, zabierających głos podczas posiedzenia i znajdujących się w obszarze filmowanym mogą zostać wykorzystane dla potrzeb realizacji transmisji, nagrań oraz protokołów obrad. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dostępna jest przy wejściu na salę, na stoliku obsługi sesji oraz na stronie internetowej gminy. Porządek obrad dzisiejszej sesji Państwo dostali. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie ma, czyli rozumiem, że porządek będziemy procedować według tego porządku obrad. Protokół z 44. sesji Rady Miejskiej został sporządzony i podpisany. W ustawowym terminie nie wpłynęły uwagi do protokołu, więc protokół został przyjęty. Przechodzimy do kolejnego punktu. Informacja przewodniczącego Rady i przewodniczących Komisji Stałych o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Tak, okres między sesjami był bardzo krótki. W poniedziałek prowadziłem dyżur w Biurze Rady. 24 czerwca miałem przyjemność uczestniczyć w pożegnaniu absolwentów naszej szkoły. 28 brałem udział we wspólnej komisji. Przygotowałem dzisiejszą sesję. Dziękuję. Proszę przewodniczącej Komisji Gospodarki. Członkowie Komisji Gospodarki w ostatnim okresie międzysesyjnym spotkali się na posiedzeniu w Urzędzie Miasta w dniu 20 czerwca, które dotyczyło informacji o stanie rolnictwa na terenie naszej gminy, przedstawione przez sołtysów poszczególnych sołectw oraz opracowaniu planu pracy na drugie półrocze 2022 roku. Na spotkaniu z sołtysami omawiane były następujące problemy nurtujące poszczególnych sołtysów poszczególnych wsi. Obkaszanie poboczy dróg gminnych w sołectwach, obniżenie podatku rolnego, występowanie coraz większego wandalizmu w poszczególnych wsiach i niszczenie mienia gminnego, polepszenie współpracy z dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych, możliwości wycinki drzew przy Rybakówce. Kto i w jaki sposób ma odebrać śmieci z przystanków i placów zabaw. Omówiono kosztów koszenia placów zabaw oraz podwyżek dla sołtysów. Również omówiono możliwości zgłaszania naprawy nowych będących jeszcze na gwarancji dróg gminnych. Następnie członkowie komisji mieli wniosek radnej Teresy Pławińskiej dotyczący drogi gminnej w Łukaczu Wielkim. W Lubczu Wielkim. Na zakończenie członkowie komisji opracowali plan pracy na drugie półrocze 2022 roku. 24 czerwca członkowie komisji wzięli udział w czwartym turnieju samorządowców organizowanym przez gminę Drawską w Piłkę Nożną i wrócili z nią na tarczy. 28 czerwca członkowie komisji spotkali się na komisji wspólnej, podczas której omawiane były uchwały na dzisiejszą sesję. Po komisji wszyscy radni udali się pod obelisk i złożyli hołd przypominający, że pamiętamy o Narodowym Dniu Poznańskiego czerwca 1956 roku. Oprócz tego członkowie komisji brali udział w różnych uroczystościach na terenie gminy. Przede wszystkim byli obecni na zakończeniu roku szkolnego w poszczególnych placówkach oświatowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. 15 czerwca udział członków komisji w kolejnych warsztatach dotyczących strategii rozwoju gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2023-2030. 15 czerwca została przeprowadzona kontrola w Urzędzie Miejskim w Krzyżu Wielkopolskim. Przedmiotem kontroli był program Czyste Powietrze. Jego realizacja w gminie Krzyż Wielkopolski od lipca 2021 roku do czerwca 2022 roku, analiza ilości złożonych wniosków oraz koszty dofinansowania. 24 czerwca udział członków komisji... Proszę do mikrofonu, panie radny. Słabo słychać. 24 czerwca udział członków komisji w turnieju piłkarskim samorządowców organizowanym przez gminę Drawsko. I 28 czerwca opiniowaliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji uchwały na dzisiejszą sesję. Panie przewodniczący, a mógłbym prosić protokół pokontrolny odczytać? Tak mieliśmy w zwyczaju i w właśnie statucie. I do tego chciałbym teraz nawiązać, ponieważ ja go odczytam, proszę państwa. Natomiast chciałbym, żeby to się stało zasadą. Otóż
aby wszystkie komisje od dzisiejszego dnia odczytywali protokoły, ponieważ tylko komisja rewizyjna, a ja miałem takie zdarzenie, panie przewodniczący, bardzo jest mi przykro z tego tytułu, że dwa dni temu przed posiedzeniem komisji zadzwoniłem do Urzędu Miejskiego, do Biura Rady z prośbą, aby mi udostępniono protokół z posiedzenia z objazdowej komisji gospodarki. I co usłyszałem? Protokół widnieje na stronie internetowej, może sobie pan ściągnąć. Proszę państwa, jeżeli tak robimy, no to coś tutaj nie gra. Ja go odczytam jak najbardziej, tylko proszę tutaj zapewnić nas wszystkich radnych, że od tego momentu wszyscy będą czytać też. Ale panie radny, otrzymał pan podobną wersję papierową, protokół komisji rewizyjnej wynika ze statutu odczytanie. Dobrze, dobrze. To dla mnie żaden problem odczytać. Komisja rewizyjna w składzie Agnieszka Komarnicka, przewodnicząca, Tomasz Pawłowski, członek komisji, Małgorzata Czyżewska, członek komisji, Grzegorz Korus, członek komisji, Jarosław Biliński, wiceprzewodniczący, nieobecność usprawiedliwiona. Przedmiot kontroli. Program Czyste Powietrze. Jego realizacja w gminie Krzyż Wielkopolski od lipca 2021 roku do czerwca 2022 roku, analiza ilości złożonych wniosków oraz koszty dofinansowania. Wyjaśnień udzielali pani Jolanta Klocek, referent do spraw ochrony powietrza, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Pan Dominik Pieczyński, zastępca burmistrza. Posiedzenie komisji odbyło się w Urzędzie Miasta przy ulicy Wojska Polskiego w dniu 15 czerwca 2022 roku o godzinie 15:10. W posiedzeniu uczestniczyło 4 członków komisji rewizyjnej. Członkowie komisji rewizyjnej zapoznali się z przygotowanymi dokumentami dotyczącymi programu Czyste Powietrze. 15 lipca 2021 roku został podpisany aneks porozumienia zawartego w marcu 2021 roku między gminą Krzyż Wielkopolski a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na lata 2021-2029. Punkt konsultacyjno-informacyjny w Urzędzie Miejskim działa od 1 sierpnia 2021 roku. Został on otwarty podpisanym aneksem, który ważny jest do 15 lipca 2022 roku z możliwością przedłużenia kolejnym aneksem. Czyste powietrze jest to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznych jednorodzinnych budynków mieszkalnych z maksymalnie 2 lokalami. Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami i współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 3 grupy beneficjentów. Uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tysięcy złotych. Uprawnionych do powyższego poziomu dofinansowania osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1564 zł. Gospodarstwo wieloosobowe lub 2189 zł. Gospodarstwo jednoosobowe. Uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania osoby, których przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 900 zł, gospodarstwo wieloosobowe lub 1260 zł, gospodarstwo jednoosobowe. W okresie trwania programu Czyste Powietrze złożono 19 wniosków o 3 poziomach dofinansowania. Poziom podstawowy 10 wniosków, poziom podwyższony 7 wniosków oraz poziom najwyższy 2 wnioski, co daje łączną kwotę 289 840 zł 16 groszy. Pani Jolanta Klocek przedstawiła nam szczegółowo rodzaje wspieranych przedsięwzięć oraz ich maksymalne kwoty dofinansowania w podziale na 3 warianty. Wariant pierwszy. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, wymiana źródła ciepła na pompę ciepła typu powietrze, woda na gruntową pompę ciepła. Podstawowy poziom dofinansowania 25 000 zł, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje
mikroinstalacji fotowoltaicznej. 30 tysięcy złotych dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Podwyższony poziom dofinansowania 32 tysiące, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 37 tysięcy dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Najwyższy poziom dofinansowania 60 tysięcy złotych, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej. 69 tysięcy dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Ponadto w ramach każdego poziomu dofinansowania w wariantach pierwszym, drugim, trzecim mogą być wykonane. Dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu. Demontaż, zakup i montaż nowej instalacji CO lub CWU, w tym kolektorów słonecznych, zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi, bram garażowych, zawiera również demontaż. Dokumentacja dotycząca tego zakresu to audyt energetyczny pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych, dokumentacja projektowa i ekspertyzy. Wariant drugi. Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwa stałe, wymiana źródła ciepła na inne niż wymienione w wariancie pierwszym lub zakup i montaż kotłowni gazowej. Podstawowy poziom dofinansowania 20 tysięcy złotych, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej. 25 tysięcy dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Podwyższony poziom dofinansowania 32 tysiące, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej. 37 tysięcy dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Najwyższy poziom dofinansowania 60 tysięcy złotych, gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej. 69 tysięcy dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. Trzeci wariant. Dla wnioskodawców, którzy dokonali wymiany źródła ciepła wcześniej i źródło zamontowane w ich budynku mieszkalnym spełnia wymagania programu, podstawowy poziom dofinansowania 10 tysięcy złotych, podwyższony poziom dofinansowania 15 tysięcy złotych, najwyższy poziom dofinansowania 30. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, wskazany w zaświadczeniu nie może przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu rok poprzedzającego rok złożenia wniosków o dofinansowanie. A dla beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania nie może przekroczyć 20-krotności. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie powyższego lub najniższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony. No proszę. Ale już dobrze, czy? Nie, proszę panie radny. No właśnie, i o to właśnie chodzi. No nie wiem właśnie. Proszę nie przeszkadzać. Lub najwyższego poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku od burmistrza zgodnie z miejscem jej zamieszkania, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa. Według protokołu z dnia 25 listopada 2021 roku przeprowadzonej kontroli w związku z uruchomieniem i wprowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnym gmina wydała takich zaświadczeń 27 na potrzeby programu. Jednostką organizacyjną na terenie gminy Krzyż Wielkopolski wystawiającą zaświadczenie do programu Czyste Powietrze jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzyżu Wielkopolskim. Natomiast w przypadku najwyższego poziomu dofinansowania jego wnioskodawca ma
ustalane prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku rodzinnego, zasiłku okresowego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek przez burmistrza zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy. Wójt, burmistrz, prezydent miasta potwierdzające ustalone prawo do wyżej wymienionego zasiłku zawierającego dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresy, na który został przyznany. Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu 30 miesięcy podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia oraz 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania. Pani Jolanta Klocek objaśniła, że mieszkańcy... Proszę. No ale to ja rozprasza, panie przewodniczący. No jak ale... można mówić, no jak można przeskazać? Ja się... Ale ja nie rozumiem. Ja... Chwileczkę, a jak ja zadaję pytania i wtedy pan mówi, no ale nie przeszkadza to. Ale nie niech, słyszy, pan, niech panu nie... Nie słyszałem. No to niech pan się skoncentruje. To za bardzo. Już słyszę. Proszę panie radny kontynuować. No. Proszę, proszę panie radny, proszę panie radny kontynuować. No. Panie burmistrzu, proszę. Nie ma sensu z pana. Proszę kontynuować. Zgodnie, natomiast w przypadku najwyższego poziomu, jeszcze wrócę kawałek. W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, gdy wnioskodawca ma ustalane prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku rodzinnego, zasiłku okresowego lub specjalnego, zasiłku opiekuńczego, nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek przez burmistrza zgodnie z miejscem zamieszkania, wójt, burmistrz, prezydent miasta, potwierdzające ustalone prawo do wyższej wymienionego zasiłku zawierające dodatkowo wskazane nie jego rodzaju okresy na okres, który został przyznany. Przedsięwzięcie musi zostać realizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu 30 miesięcy, podstawowym i powyższonym poziomie dofinansowania, z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia oraz 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania. Pani Jolanta Klocek objaśniła, że mieszkańcy również samodzielnie mogą składać wnioski za pośrednictwem portalu gov.pl. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą kontrolować realizowane przedsięwzięcie lub przez przedmioty zewnętrzne. Dnia 25 listopada 2021 roku została przeprowadzona pierwsza kontrola w związku z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w Krzyżu Wielkopolskim. Pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu stwierdzili, że prowadzony jest zgodnie według porozumienia oraz aneksu. Podczas kontroli na przedstawionych kopiach dokumentów nie stwierdzono żadnych adnotacji, które mogłyby świadczyć o możliwości wystąpienia podwójnego dofinansowania. Również stwierdzono, że zapewniono bezpieczeństwo informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych. Koszty związane z prowadzeniem i utrzymaniem punktu konsultacyjno-informacyjnego programu Czyste Powietrze są finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na podstawie sprawozdań kwartalnych. Materiały wyżej wymienione stanowią załączniki do protokołu. Komisja Rewizyjna nie zgłosiła wniosków pokontrolnych. Dziękuję bardzo. Proszę przewodnicząca Komisji Skarg i Wniosków. W okresie międzysesyjnym członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji brali udział w różnych uroczystościach i imprezach organizowanych w naszej gminie oraz w dniu 28 czerwca braliśmy udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Miejskiej, opiniując uchwały na dzisiejszą sesję. Dziękuję. Przewodnicząca Komisji Oświaty, proszę. 15 czerwca wraz z panem radnym Krzysztofem Olejniczakiem uczestniczyłam po raz kolejny w pracach nad tworzeniem strategii gminy na lata 2023-2030. 20 czerwca uczestniczyłam w posiedzeniu Komisji Gospodarki, której wiodącym tematem były sprawy rolników i wnioski państwa sołtysów dotyczące naszych sołectw.
22 czerwca miałam zaszczyt uczestniczyć w uroczystości zakończenia pierwszego etapu edukacji w szkole podstawowej i również taki zaszczyt miałam, biorąc udział w uroczystościach pożegnania absolwentów szkoły podstawowej. Gratulacje i brawa należą się wszystkim, którzy przygotowali te wspaniałe uroczystości. A teraz pozwolę Państwu, że złożę w imieniu komisji własnym serdeczne podziękowania i gratulacje paniom dyrekcji Zespołu Szkół Ogólnokształcących, obydwu przedszkoli, jak również i żłobka, za pracę, trud, za wszystko, co otrzymują nasze pociechy, te małe, te większe i te duże. Serdeczne podziękowania za trud i życzenia, aby przyszły rok był dla Państwa pomyślny. Dziękuję bardzo. 24 czerwca radny Marian Komarnicki reprezentował nas w rozgrywkach samorządowych, które odbyły się w Drawsku. Natomiast 28 czerwca członkowie komisji uczestniczyli we wspólnym posiedzeniu komisji, podczas którego opiniowano projekty uchwał na bieżącą sesję. Po komisji członkowie przygotowali plan pracy na drugie półrocze bieżącego roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdań? Jeżeli nie, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie burmistrza o pracy w okresie międzysesyjnym. Proszę, panie burmistrzu. Informacje o realizacji uchwał otrzymaliście Państwo w formie dokumentu. Natomiast wydarzenia, w których brałem udział w okresie międzysesyjnym. Ostatnia sesja miała miejsce 13 czerwca i od tego czasu środa 15 czerwca uczestniczyłem z licznym gronem pracowników jednostek organizacyjnych gminy w warsztatach dotyczących strategii budowania strategii rozwoju gminy, podczas której określaliśmy cele strategiczne i operacyjne, które powinny się znaleźć w tej strategii. Tego samego dnia uczestniczyłem w walnym zgromadzeniu w spółce Zakładu Administracji Budynków, które dotyczyło głównie zmiany uchwały regulującej wynagrodzenie prezesa spółki. I tego samego dnia burmistrz Pieczyński brał udział w pracy komisji rewizyjnej, przedmiotem której było badanie realizacji programu Czyste Powietrze. 20 czerwca odbyło się spotkanie takie kwartalne, które stało się u nas zwyczajem i potrzebą z sołtysami. Omawialiśmy bieżące problemy rolników na terenie gminy, jak również omawialiśmy kwestie planowanego przedsięwzięcia, które ma naszą gminę objąć Park Krajobrazowy Dolina Noteci. I też sygnalnie omówiliśmy organizację imprez w okresie letnim, w tym gminnych dożynek. Tego samego dnia po spotkaniu z sołtysami uczestniczyliśmy również w posiedzeniu Komisji Gospodarki, o tym mówił Pan Przewodniczący. Następnego dnia czteroosobową delegacją wzięliśmy udział w dwóch przedsięwzięciach w Poznaniu. Po pierwsze spotkanie w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim z Panem Wojewodą Wielkopolskim. Było to bardzo ciekawe i takie dopowiadające wiele rzeczy związane z pozyskiwaniem środków finansowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. I następne spotkanie miało miejsce w dyrekcji PKP Nieruchomości w Poznaniu. Byliśmy tam umówieni na rozmowy w kwestii przejęcia działek od PKP na mienie gminy w związku z planowaną rozbudową i ewentualnymi naszymi pomysłami i ich realizacją, jeśli chodzi o południową stronę stacji kolejowej. Następnego dnia uczestniczyłem w Jastrowiu w Forum Włodarzy Północnej Wielkopolski. W spotkaniu uczestniczył również Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pan Jacek Bogusławski. Byłem bliski popełnienia pomyłki.
Była to wstępna informacja o przewidywanych programach, które marszałek będzie ogłaszał i do których będzie można aplikować o pozyskanie środków dla inwestycji w jednostkach. Tego dnia burmistrz Pieczyński uczestniczył w zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego w szkole podstawowej. 23 czerwca w czwartek byliśmy na spotkaniu, dwuosobowo byliśmy na spotkaniu w Zarządzie Dróg Powiatowych w Czankowie. Omawialiśmy sprawy związane z projektowaną przebudową ulicy Wojska Polskiego. Głównie chodziło o rozwiązanie komunikacyjne w rejonie budynku przed szkołą podstawową. Mowa o ulicy Wojska Polskiego raz jeszcze. Tego samego dnia odbyło się walne zgromadzenie właścicieli spółki ZAP i tego dnia powitałem nową panią prezes, panią Mariannę Stańkowską na funkcji prezesa Zakładu Administracji Budynków. W piątek uczestniczyliśmy i burmistrz Pieczyński i ja tak dość niezależnie w dwóch zakończeniach roku szkolnego, podczas których były wręczone nagrody oraz listy gratulacyjne. I też chciałem podkreślić rzecz następującą. Później nastąpiło pożegnanie absolwentów klas ósmych i nie jest to odosobnione zdanie, bo pani przewodnicząca Komisji Oświaty już to ze swej strony przekazała, natomiast też z rozmów z uczestnikami, a było ich wielu, za co dziękujemy, podkreślano bardzo wysoką kulturę artystyczną przygotowanego programu na to zakończenie. To naprawdę było coś, nie wiem, czy słowo smakowitego jest właściwe, ale to było naprawdę na bardzo dobrym poziomie i gratulacje. Majstersztyk, jeśli mogę powiedzieć. Ja ich glaube, Majstersztyk. I gratuluję i chciałoby się częściej, żeby tak to wyglądało, bo rzeczywiście dzieciaki fantastycznie deklamowały, fantastycznie tańczyły, fantastycznie śpiewały. Uczta. Tego samego dnia w roli kibica uczestniczyłem, ale reprezentacja była godna, w turnieju piłki nożnej samorządowym, turnieju piłki nożnej w Drawsku. Nasza reprezentacja zajęła bardzo dobre czwarte miejsce. W sobotę 25 czerwca uczestniczyłem w festynie rodzinnym zorganizowanym przez Radę Sołecką wsi Huta Szklana na placu ostatnio dofinansowanym i doposażonym. Bardzo ładne miejsce, bardzo fajnie zorganizowana impreza. Rzeczywiście jak to pójdzie w świat, to na tych imprezach będziemy mieli bardzo dobre frekwencje wszędzie, bo to nie pierwszy taki festyn, który kończy się sukcesem chociażby w uczestnictwie dzieci i ich zaangażowaniu w wszystko to, co im się oferuje. Gratuluję organizatorom wszystkich dotychczasowych, no a tego ostatniego festynu szczególnie. W poniedziałek burmistrz Pieczyński brał udział w podpisaniu aktów notarialnych. Tego dnia było również zebranie właścicieli Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa. Głównie dotyczyło to dwóch uchwał, zmiany planu inwestycji oraz zmiany regulaminu pracy Rady Nadzorczej. We wtorek braliśmy udział w posiedzeniu wspólnym Komisji Stałych Rady Miejskiej. No i zadbaliśmy o to, abyśmy wspólnie mogli złożyć wiązankę kwiatów upamiętniając rocznicę wydarzeń poznańskiego czerwca 1956. W dniu wczorajszym burmistrz Pieczyński był w Wiosiu w Pile po odbiór protokołu z kontroli rekultywowanego wysypiska śmieci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do sprawozdania? Tak, radna Korbik, proszę. Ja mam pytanie odnośnie zarządzeń wydanych przez pana burmistrza, ponieważ no, gdybym o nich wiedziała wcześniej, to pytanie zadałabym na komisji. Natomiast o godzinie 14:07, 28, kiedy mieliśmy komisję, nie było jeszcze tych zarządzeń. Dopiero umieszczono je o 14:51, kiedy już byliśmy tutaj zebrani i w związku z tym mam pytanie, bo tam chodziło o zmianę zarządzenia
zarządzenie zmieniające budżet, a drugie, które mnie tak trochę zaintrygowało, odwołujące pana radnego Drozda z komisji alkoholowej i jakbym mogła się dowiedzieć, skąd taka decyzja i takie zarządzenie. Proszę, panie burmistrzu. Myślę, że na pierwsze pytanie odpowie pani skarbnik, omawiając zmiany w budżecie, jak to zwykle było. Kompetencje w zakresie ustalania składu należą do burmistrza, w związku z tym w ramach kompetencji takie zarządzanie zostało podjęte. No ja rozumiem, ale jakaś motywacja chyba jest. Utrata zaufania. Dziękuję. Proszę, pani skarbnik. Nie, przy budżecie chyba razem. Dobrze, nie ma problemu. Rozumiem, że nie ma więcej pytań. Więc przechodzimy do... A panie przewodniczący. Tak, proszę. Myślałem, że to państwa zainteresuje, jakie mamy pomysł, jaką mamy propozycję w kwestii rozwiązania bezpieczeństwa wsiadania i wysiadania dzieci przed szkołą podstawową przy ulicy Wojska Polskiego. Chcę powiedzieć, że ten dzień, w którym byliśmy w Czankowie w zakładzie w Zarządzie Dróg Powiatowych, to był ostatni dzień możliwych zgłoszeń do tego. Wystąpiliśmy o to, aby przed szkołą tak zorganizować ruch, aby występowały tam dwa przejścia dla pieszych, oba wyniesione, czyli stanowiące jednocześnie próg spowalniający. Na pewno przy jednym sygnalizacja świetlna. Chcemy również w ramach tego, po to byliśmy, żeby w ramach jednego projektu te pomysły zrealizować. Proponujemy zlikwidowanie dlaczego trzy pasy? Dlatego, że jadąc od strony miasta w kierunku do ZUK-u, zażądaliśmy, jakby zgłosiliśmy oczekiwanie wydzielenia trzeciego środkowego pasa ruchu do lewoskrętu, tak aby była możliwość poprowadzenia ruchu samochodów rodziców przywożących do dzieci oraz autobusów przywożących dzieci na plac przed szkołą, w związku z czym myślimy o zlikwidowaniu tego wypiętrzenia, które jest między chodnikiem a budynkiem szkoły. To, co jest wyłożone płytkami, te schody, zresztą i tak ogrodzone w tej chwili, także wąskie przejście. I myślimy o tym, aby ten ruch samochodowy i autobusowy wpuścić przed szkołę poza ciągiem drogi powiatowej. I on wracałby znowu na jezdnię w okolicach przejścia dla pieszych. Wydaje nam się, zresztą rozmawialiśmy na ten temat z panią dyrektor, jest pełne zainteresowanie takim rozwiązaniem, ponieważ wyeliminujemy sytuację polegającą na tym, że rodzice będą szukali gdzieś miejsca, gdzie można zawrócić, żeby się zatrzymać, żeby dziecko mogło wysiąść. Ruch może przebiegać płynnie, a wszyscy wjeżdżający samochodem przywożący dzieci do szkoły będą mogli wjechać tuż przed teren szkoły i dzieci chodnikiem poza ruchem ulicznym mogłyby wchodzić do szkoły. Przewidujemy również tam zainstalowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych. To tak zgrubnie. Tak sobie to wymyśliliśmy i omówiliśmy również z panią dyrektor. Zgłosiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych, tak żeby to było objęte jednym projektem. Prawdopodobnie uda nam się to temu projektantowi ten wątek, jak w cudzysłowie ująć, tak? W cudzysłowie ująć. Przy czym no, jakby ta część projektu prawdopodobnie będzie naszym kosztem, ale to zawsze jest inaczej niż indywidualnie odrębny projekt i łączenie tego. To chciałem tak dopowiedzieć. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę, radny Bliński. Panie burmistrzu, pani radna tutaj zapytała odnośnie do jakiej motywy były odwołania pana radnego Drozda, ale ja dopytam też podobnie, natomiast chodzi mi, powiedział pan, że stracił pan zaufanie do tego pana, a do której osoby pan uzyskał nowe zaufanie? Który to będzie członek? Y,
No jeśli się czyta zarządzenie w jednym miejscu, to w drugim miejscu też jest napisane, kto został wskazany. Ale ja nie wiem, no proszę Państwa, no gdzie my siedzimy? Panie burmistrzu. Ale pan czytał, wskazałem pana radnego Grzegorza Korusa jako członka komisji. Panie tematu, dziękuję. Dobrze, dziękuję. Tak uważam. Czyli rozumiem, możemy przejść do punktu drugiego. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego. Czy są pytania do uchwały? Jeżeli nie, proszę o opinię. Komisja Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja Rewizyjna. Opinia pozytywna. Komisja Skargi Wniosków. Komisja wydała opinię pozytywną. Komisja Oświaty. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Proszę, radny Majer. Panie przewodniczący, Wysoka Rada. Szkoda, że ta uchwała nie została, treść tej uchwały nie została przedstawiona, bo w tej formie, która teraz jest przedstawiona, to tak wychodzi, że my jesteśmy za. Po prostu opinia jest negatywna. No faktycznie, panie radny, można było zaznaczyć. Można było zaznaczyć, można było przeczytać, to jest krótka uchwała, a tak w tym kontekście mieszkańcy mogą zrozumieć, że my jesteśmy za. A opinia jest negatywna. Rada przed chwilą zagłosowała w 100%. Nie zgadzamy się źle na taką formę, jaką proponuje nam tutaj województwo. Dobrze, dziękuję, panie radny. Przechodzimy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej oraz ustalenia jej wysokości. Czy są pytania do tej uchwały? Jeżeli nie, proszę o opinię Komisji Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja Rewizyjna. Opinia pozytywna. Komisja Skargi Wniosków. Komisja wydała opinię pozytywną. Komisja Oświaty. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok. Do przedłożonej uchwały wprowadzana będzie autopoprawka burmistrza. Zmiana dotyczy, ta zmiana została omówiona Państwu na komisji. Jednakże zachodzi konieczność tutaj formalnego uregulowania, a zatem odczytam treść autopoprawki. Do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, robót koniecznych do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania całości zadania, nieobjętych w zakresie umowy z wykonawcą na wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, zwiększa się środki w dziale 921, rozdział 92109, paragraf 605 o kwotę 50 tysięcy złotych. W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany. Zmienia się paragraf 1 punkt 2, który otrzymuje brzmienie. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 2 8 046 zł i 13 groszy. Po zmianach plan wydatków wynosi 45 927 527 zł i 5 groszy. Wydatki majątkowe 7 620 4426 zł i 22 grosze, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 546 426 zł i 22 grosze. Zmienia się paragraf 1 punkt 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 7 085 367 zł i 75 groszy. Zmienia się paragraf 1 punkt 4. Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę 1 584 623 zł i 23 grosze i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 7 964 967 zł 75 groszy.
Zmienia się załącznik numer 2, 3, 4 do projektu wyżej wymienionej uchwały o dane wskazane powyżej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tej autopoprawki? Autopoprawkę i tak musimy przegłosować, więc kto jest z Państwa za? Tak, proszę. Ja mam pytanie do Pani Skarbnik. Pani Skarbnik, bo tu jest deficyt budżetowy już powyżej 7 milionów złotych, więc rodzi się takie pytanie, jaki był deficyt w miesiącu styczniu tego roku? Ile wynosił? W tym momencie nie odpowiem, musiałabym to sprawdzić, a nie mam przy sobie dokumentu, więc... A może pani wie, jaki był deficyt w miesiącu lutym, marcu? Będzie bliżej. Nie mam dokumentu, więc nie odpowiem. Szkoda. Dobrze, dziękuję. Więc musimy przegłosować autopoprawkę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki? Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 13 było za, 1 się wstrzymał od głosu, nikt nie był przeciw, autopoprawka została przyjęta. Czy są pytania do uchwały budżetowej? Tak. Tak, proszę radny. Szanowni Państwo, chciałbym złożyć wniosek formalny o wycofanie. Bo wycofanie w rozdziale dokonuje się zwiększenia środków, to jest 42,10 na kwotę 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup drzewek do nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją starosty Czankowsko Trzcianeckiego. Otóż Szanowni Państwo, dwa dni temu odbyła się komisja wspólna, gdzie dopytywałem, na co ta kwota zostanie przeznaczona, na jaki zakup, gdzie będą to nasadzenia wykonane. I proszę Państwa, zdziwienie moje było wielkie, ponieważ te 20 tysięcy złotych jest przeznaczone na zakup drzewek i nasadzenia w Parku Stasica. Proszę Państwa, proszę się głęboko zastanowić. Tam nasadzenia się odbyły, gdzie ja osobiście posiadam pełną dokumentację. Proszę, ile to tego jest? Z fakturami, kopiami faktur i tak dalej. Proszę Państwa, tam nasadzenia były na potężne pieniądze. Następnie były po bodajże 3 latach, przepraszam, po 2 latach dodatkowe nasadzenia i dodatkowe zakupy zostały zrobione, żeby nasadzić nowe drzewka i krzewy. Proszę Państwa, do dnia dzisiejszego tego wszystkiego nie ma w ogóle. Praktycznie w ogóle 8 sztuk tylko tu i pozostało. I teraz 20 tysięcy następnych chcemy wydać na coś, co już straciliśmy, a nikt nie został z tego powodu po prostu obciążony tym, że gmina poniosła straty. Jaki to jest gospodarz? Kto tutaj w ogóle rządzi? Co tu się dzieje? Przepraszam, bo zapomniałem wyłączyć. Proszę Państwa, zatem jeżeli jeszcze raz w tej chwili zagłosujemy za przeznaczeniem 20 tysięcy złotych, a to nie jest mała kwota, co się wydarzy wtedy, jeśli tak samo się stanie za rok czy za dwa, już wiadomo, władza będzie zmieniona, co się wydarzy wtedy, kto za to zapłaci po raz trzeci, ale to jest mało tego. Posiadamy, proszę Państwa, tutaj projekty, to już jest bodajże trzeci projekt, który proszę Państwa, który to projekt był sporządzony i opłacone projekty, że tam będą ścieżki, że tam będą lokomotywa jakaś będzie stała, że tam będzie później miał zjeżdżalnie i tak dalej. Proszę Państwa, tak dzisiaj nasadzimy za 20 tysięcy złotych drzewka, no to z tych projektów jest lipa, tak kolokwialnie mówiąc. No bo co z tego wyjdzie? W którym miejscu będzie, z tych projektów nie wynika, gdzie będą nasadzenia. Co my robimy w tej chwili? Jeżeli to podejmiemy, naprawdę bierzemy na siebie bata.
Ludzie nas oglądają i ja się nie dziwię, że będą na ulicy mówić. Dobrze, dziękuję. Przecież tutaj, przepraszam, panie przewodniczący, proszę sobie przypomnieć na poprzednich sesjach. Ja prosiłem, ja dopominałem się komisję rewizyjną, że pójdźmy, sprawdźmy. Przecież tu naprawdę powinna być komisja powołana nadzwyczajna, przepraszam za słowo, ale może doraźna. Wszystkich komisji członkowie powinni pójść, zobaczyć protokół, spisać, co się stało z tamtymi nasadzeniami, co się wydarzyło, co chcemy zrobić, na co pójdą te pieniądze. Czy my mamy jakiekolwiek projekty tutaj, gdzie nasadzenia, kto to zrobi, jakie koszty? No nic nie mamy. A wy wiecie, 20 tysięcy na zakup drzewek i posadzenie to są bardzo duże pieniądze, ponieważ ja się sugeruję tutaj tymi fakturami. Zakładają, że 150 samych tuj półtora metrowych, czy nawet wyższych były nasadzone, to proszę państwa, to tylko kwota była 50 bodajże 6 tysięcy. A tutaj proszę państwa, a tu jest 20 tysięcy. Co my robimy? Proszę. Ale pani Sołtys, nie udzieliłem pani głosu. Panie przewodniczący. Nie udzieliłem pani głosu. Pani Sołtys, naprawdę nie udzieliłem pani głosu. Nie udzieliłem pani głosu, a pan radny Biliński jeszcze nie zgłosił, nie skończył. Ale no przecież. Ale ja pani Sołtys naprawdę nie udzieliłem pani jeszcze głosu, a radny Biliński jeszcze nie skończył, tak? Już, tak, ja już dochodzę do brzegu, więc spokojnie. Panie przewodniczący, zatem składam wniosek formalny. O wycofanie tego. Dobrze, dziękuję bardzo. I tak będziemy musieli przegłosować, ale zanim też radna Pławińska, tak? Proszę. Panie burmistrzu, proszę nam powiedzieć, powiedzieć nam, jest tu tutaj, czytam to, nie uchwałę, to jest zwiększenie, na zakup drzewek do nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzją starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego 0S.613.175.201.2015 KM ZUK paragraf, nie to, to wyżej, 4210 na zasadzenie drzewek, te 20 tysięcy. Jaka to jest decyzja starostwa, tak? Proszę panie burmistrzu. Proszę państwa, proszę wyłączyć komórki albo chociaż wyciszyć. Znaczy, wydawało mi się, że wszystko zostało na komisji wyjaśnione, ale po tej laudacji pana radnego to trzeba wyjaśnić mieszkańcom, którzy usłyszeli, o co tu chodzi. Otóż w ślad za zgłoszeniem pana radnego, który, jak sam twierdzi, zaprasza nas do tego, żeby pójść do parku kolejowego i zobaczyć, że tam nic nie ma. To wydaje mi się trochę mało celowe, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Natomiast ponieważ podniósł pan temat obowiązkowych nasadzeń wynikających z różnych przesłanek, głównie z tego, że miejscami uzyskano zgodę starostwa przy opinii RDOŚ-u na wycinkę drzew pod warunkiem dokonania nasadzeń, takie zobowiązania gmina nasza otrzymała. I mówimy o pismach i nasadzeniach z roku 2015. I te 20 tysięcy, które w tej chwili proponujemy, żeby znalazły swoje miejsce w planie finansowym, to jest polecenie z roku 2017, które na on czas nie zostało zrealizowane. Efektem, jakby skutkiem bardzo negatywnym niewykonania tych nasadzeń są kary, które idą w kwoty milionowe, w związku z czym ja się zgadzam, że wydatek 20 tysięcy złotych to nie są małe pieniądze, ale nasadzając tuję, po pierwsze wzbogacamy zieleń miejską, po drugie unikniemy kar za nienasadzenie, a nie zostały te kary dotychczas ustanowione z tego względu, że taka kontrola się nie odbyła. Więc podejmując czynność nasadzenia tych 150 tuj za 20 tysięcy złotych, zawsze będziemy mieli możliwość, o ile to się da, przesadzenia ich w inne miejsce, gdyby taka potrzeba zaszła. Natomiast w tej chwili głównie chodzi o kasę dużo większą, taką, żebyśmy nie byli obciążeni karami.
I jeszcze jedna rzecz. Proszę Państwa, ktoś tam kiedyś powiedział i zarzucano mu bardzo silnie, sorry, taki mamy klimat, ale taki mamy klimat. Jeżeli jest tak, że nakazuje się gminie nasadzenia w miesiącu grudniu rośliny co do nazwy, która rzadko kiedy się przyjmuje, ponieważ jest ciepłolubna, no to potem się kończy tym, że ona obumiera. Widzimy, ile drzew uschło z różnych powodów, albo niskiego stanu wód, albo z innych powodów. I mamy mnóstwo zgłoszeń, mnóstwo powodów do wycinki. Żeby nie być gołosłownym, to chociażby na stadionie miejskim mieliśmy piękną ścianę zieleni na tej stronie, jeśli się nie mylę, zachodniej stadionu. W tej chwili to jest przetrzebione, tam stały kikuty, które usunęliśmy i już ich nie ma. A mamy liczne zgłoszenia dotyczące potężnego zagrożenia ze strony zaschniętych drzew, które wyglądają zza płotu ulica Drawska, teren byłej fabryki mebli. Mamy liczne zgłoszenia, sami widzimy i to są wszystko suche drzewa. W związku z czym ja nie mogę dać gwarancji tego, że jakiekolwiek nasadzenia będą długowiecznymi nasadzeniami, ponieważ są rzeczy nieprzewidywalne. Oczywiście trzeba o to dbać, ale też wiemy, jaka jest gospodarka wodna i tutaj też nam się mówi, żeby każdy litr wody liczyć. Dlatego taka propozycja do budżetu i prośba o to, abyśmy mogli uniknąć potężnych kar za cenę 20 tysięcy złotych. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, panie radny, proszę. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja bym się może do tego tutaj nawet nie czepiał za wiele, ale wśród nas siedzi osoba, a są dwie sprawy, które muszę to akurat przytoczyć. Siedzi osoba, która to brała czynny udział w tym, ponieważ był także w tym okresie sekretarzem urzędu i to przecież pieniądze przyszły z zewnątrz i wiedział o tym, że to jest listopad czy grudzień i nasadzenia będą takie jak, bo gleba jest twarda, zimno, a jednak dokonano nasadzeń. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, panie burmistrzu, ja jeszcze raz przytaczam pismo. Pismo z dnia 22 sierpień 2017 roku. Nasadzenia odbyły się, proszę państwa, w 2015 roku. Więc tutaj tylko sierpień, no to można by tak dobrze powiedzieć, dobra, 2017 rok, no rok przed wyborami tej kadencji. I w odpowiedzi, proszę państwa, ja poprosiłem o takie pismo, złożyłem wniosek do urzędu, do byłego burmistrza. W odpowiedzi na wniosek, odczytam krótko, z 25 sesji Rady Miejskiej w Krzyżu w sprawie nasadzeń w parku imieniem Staszica w Krzyżu Wielkopolskim wyjaśniam jak niżej. W parku imieniem Staszica w 2015 roku posadzono 150 tui smaragdowych, z których na dzień dzisiejszy około 30 sztuk wymaga wymiany z powodu ich uschnięcia. Przyczyną uschnięcia tui były warunki atmosferyczne, niszczenie poprzez próby ich wyrywania bezpośrednio po nasadzeniach oraz wprowadzenie przez mieszkańców zwierząt. Ponadto w 2015 roku posadzono 20 sztuk drzew, zaznaczam, to już nie krzewy, drzew z gatunku surmia bignoniowa nana o wysokości około 1,5 metra. Z tego 8 sztuk drzewek zostało wyrwanych i uszkodzonych. W te miejsca posadzono nowe drzewa z gatunku klon i robinia. Obecnie około 10 sztuk drzewek wymaga wymiany z uwagi na ich uszkodzenia połamane pomimo tego, że były przymocowane do palików. Do końca bieżącego roku urząd zobowiązał się do wykonania nasadzeń zgodnie z decyzją wydaną przez starostę Trzcianeckiego. Jednocześnie informuję, iż były kierowane pisma do komisariatu w Krzyżu o zwiększenie kontroli parków i innych miejsc publicznych. Z poważaniem zastępca burmistrza, magister inżynier Janusz Szczerbiak. Szanowni państwo,
no to my jeszcze raz będziemy nasadzenia robić. Ja rozumiem, że piękne tuje. Tam jest 8 sztuk bodajże zostało, bo ja byłem, sprawdzałem to. Zresztą mam tu zdjęcia, mogę Państwu też pokazać. No one już mają 4 metry wysokości. Można było je uratować wszystkie, tylko nikt nawet palcem nie kiwnął, aby podlewać, pielęgnować. I my dzisiaj mamy dać i ta kwota, proszę Państwa, te faktury tutaj są, ja Państwu odczytam, chociażby jedną. Zakup krzewów, szmarak, tu jest 150 sztuk, 4860 zł. Nasadzenia tych krzewów zaś 4050 zł. Zakup drzew, tych 20 sztuk, proszę Państwa, 2160 zł. Nasadzenie tych drzew 540 zł. Proszę Państwa, to jeżeli tamto, to wszystko suma summarum jest, ja wiem, no gdzieś 12 tysięcy, no może z hukiem, 12 tysięcy wyjdzie, może nie, a tutaj 20 tysięcy na poprawienie, to wtedy jak pan starosta albo panie burmistrzu dowie się o tym, ochrona środowiska i nie tylko, co tam się wydarzyło. My mamy znowu kolejne pieniądze wkładać za czyją, bo ktoś nie dopilnował tego? Dobrze, dziękuję panie radny, dobrze, rozumiem. To nie jest dobrze, proszę, jeszcze raz ponawiam mój wniosek. No, Państwa, a pozwoli mi pan przejść dalej? Proszę. Rozumiem, że podtrzymuje pan swój wniosek. Jak najbardziej. Tak, więc proszę Państwa, będziemy musieli przegłosować jeszcze? Radny. Mogę jeszcze? Tak, proszę pani radna. Ja też mam dokumenty, bo nieraz o Parku Staszica mówiłam, zabierałam głos. I proszę Państwa, rzeczywiście tam zostały wydane ogromne pieniądze. Chociażby roboty rozbiórkowe amfiteatru i wykarczowanie 40 sztuk pni drzew to kosztowało ponad 20 tysięcy. Nie będę wszystkich tutaj też dokumentów Państwu przedstawiała. I w budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano było na rewitalizację parku 145 800 zł. Decyzja starosty jest z 17 roku, czyli był rok 18, później już 19, 20, 21, mamy 22, dopiero się ocknęliśmy, nie wiem. No poza tym sprawa parku, jego rewitalizacji stoi w miejscu, nasadzić, gdzie, czy to będzie z tym planem, który obowiązuje, a nie jest realizowany, no rodzą się takie pytania i wątpliwości. Dobrze, dziękuję bardzo. I tak musimy przegłosować wniosek radnego Bilińskiego. Wniosek brzmi, żeby wycofać z tego paragrafu 20 tysięcy na nasadzenie. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku radnego Bilińskiego? Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Jeden był za przyjęciem wniosku, 6 wstrzymało się głosu, 7 było przeciw. Wniosek nie został uznany. Więc przechodzimy dalej. Czy są pytania do uchwały budżetowej? Tak, proszę. Panie burmistrzu, ja podczas rozmów z mieszkańcami naszła mnie taka myśl, taki pomysł, że w czasie sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Drawskiej, Kosynierów, Nadrzecznej, Matejki i Tartak, no uważam, że znaczy na komisji dowiedziałem się, że chodzi tam o zmianę działek z rolnych na budowlany. Uważam, że zasadnym by było, żeby chociaż jedna działka została przekształcona na działkę o charakterze rekreacyjnym. Tak, jeżeli mógłbym to jakoś tam krótko uzasadnić, to tak zwane Zamoście, no tak, chodzi właśnie o plac zabaw, tam się rozwija, działki, które teraz zostaną przekształcone na budowlane, no sprawią dodatkowe zainteresowanie tym terenem i wydaje, no, też mowa o ścieżce rowerowej, która w przyszłości miałaby tam biec. Uważam, że powstanie takiego chociażby placu zabaw w tym rejonie, no podniosłoby atrakcyjność tego rejonu. Dobrze, dziękuję panie radny. Myślę, że faktycznie będzie można nad ten temat pomyśleć, gdy będzie sporządzany plan zagospodarowania przestrzennego. Tak, panie burmistrzu? Bardzo dobry pomysł. Jest pani kierownik, która będzie nad tym pracowała. Rozumiem, że nie potrzebujemy osobnego wniosku. Przyjmujemy od razu do... Uwzględnia.
I tak plan czyli już jest w realizacji. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Tak, radny Belter, proszę. Odpowiadając panu na początku panu Bilińskiemu, chciałem powiedzieć i pani skarbnik, że posiadanych danych, co mam z sesji 28 lutego, za dług wynosił 6 130 534 zł. Deficyt, panie radny, tak? Deficyt. Nie? Tak sobie zapisałem i tak po prostu mam. Natomiast teraz wracając do działu 600 budżetu, budowa drogi dojazdowej do szkoły podstawowej, ulica Wojska Polskiego, jest koszt 280 tysięcy. Mam pytanie, czy jest to za wykonanie i za projekt, czy jest to tylko wykonawstwo, czy jeszcze coś innego? Projekt już mamy zrobić. Mogę, tak? Tak, projekt już mamy zrobiony i to chyba jest wiedza już powszechna na ten temat, a te 280 tysięcy to jest na wykonanie tej drogi dojazdowej wraz z pochylnią do szkoły od ulicy Zachodniej, nie? Bo to chodzi o budynek przy Wojska Polskiego, ale dojazd będzie od ulicy Zachodniej. Dziękuję. Jeżeli jesteśmy w tym właśnie temacie, czyli szkoły, burmistrz dziś w sprawozdaniu swoim wspomniał, że będzie podlegała przebudowa na ulicy Wojska Polskiego tam dla tych autobusów i tak dalej i osób wysiadających z pojazdów samochodowych. Chciałbym, abyście państwo przedstawili swoją koncepcję i przedstawili Radzie, jak to ma w przyszłości wyglądać, żebyśmy się mogli nad tym tematem pochylić. Tak? I teraz dział 754. Panie radny, od razu czy... Nie, a już teraz jest możliwość? Jesteśmy przygotowani. Proszę bardzo. Dobrze, proszę panie burmistrzu. Proszę państwa, rysunek bardzo artystyczny, odręczny mojej roboty. Specjalnie zlokalizowałem zapis DINO i szkoła podstawowa. Mamy jakby dosyć czytelny obraz. Ja podejdę, będę mówił głośno. Ono jest oznakowane, ale mimo wszystko, mimo usilnych prób od trzech lat, od początku kadencji właściwie zabiegaliśmy o to, aby tam wprowadzić sygnalizację świetlną, zawsze był jakiś problem i się nie udało tego zrobić. Natomiast projektując już zakładamy, że nam się to wszystko poskłada ładnie. Zakładamy, to jest naprawdę hipoteza, to nie jest dokumentacja techniczna, chcielibyśmy, żeby to tak wyglądało. Dojeżdżamy do przejścia dla pieszych, które moim zdaniem powinno być jeszcze przesunięte w kierunku miasta. Powstaje, tak się to buduje, wysepka, środkiem jest jej przejście dla pieszych i jest sygnalizacja świetlna. Za tą wysepką droga się poszerza o tę zatoczkę i przedłużamy tę zatoczkę do przejścia dla pieszych. Chcielibyśmy przedłużyć, tak? W ten sposób uzyskujemy miejsce dla trzeciego pasa. Jeden od strony ZUK-u idzie lekko przesunięty w kierunku szkoły, a z tej szerokości chcemy wyodrębnić pas lewoskrętu i drugi pas jazda na wprost. Jeżeli byłoby to możliwe, na razie nie mamy takiej wiedzy, to chcielibyśmy, aby na tym drugim przejściu dla pieszych podobnej konstrukcji budowa, czyli wyniesione przejście dla pieszych, aby też było możliwe założenie świateł i najlepiej zintegrowanych z tymi pierwszymi. Ale to jest bardzo jakby formalne rozwiązanie i po naszej stronie za mało wiemy, żeby to zrobić. W ten sposób, budując ten lewoskręt, tak jak jest wjazd, ten podjazd do szkoły, myślimy o zrównaniu tej części, która jest wypiętrzona, wyniesiona, wyłożona kafelkami, tak i tu są schody, wrócenie do poziomu, tak jak jest ten trawnik, tak żeby można było wytyczyć drogę szeroką na dwa pojazdy,
żeby z tego lewoskrętu lub jadących z góry w prawo skręcić, żeby można tu było wjechać, tak żeby można było się zatrzymać, dzieci żeby mogły wysiąść i spokojnie wejść do szkoły, już nie przekraczając pasa ciągu drogi powiatowej. Zaplanowaliśmy, chcemy, żeby zjazd z tego pasa i wjazd na ten pas tam był przed i tu też przed przejściem dla pieszych, z tego względu, że chcielibyśmy uniknąć również sytuacji takiej, że dzieci przechodząc przez jezdnię na światłach idą chodnikiem, też nie przekraczają nawet tej drogi wewnętrznej, po której ewentualnie rodzice czy autobus będzie się przemieszczał. Myślimy o tym, aby schody zaprojektować od tej strony, z tej strony również, ale z pochylnią dla niepełnosprawnych, którzy wymagają takiej pochylni. I początkowo tu wskazałem, ale po rozmowie z panią dyrektor uznaliśmy, że tu będzie lepiej, jeżeli zrobimy małą zatoczkę jako parking dla osób przywożących dzieci z niepełnosprawnością. Tak, żeby od strony tej pochylni mogły no, dotrzeć do szkoły. Jesteśmy zdania, że nie skomplikuje to ruchu na drodze. Progi spowalniające, wypiętrzone przejścia dla pieszych spowolnią samochody dodatkowo, mimo ograniczeń prędkości, bo tam w tej chwili jest 40 na godzinę, choć też nie dokładnie znak stoi. Musimy przejść za skrzyżowanie z ulicą Kalinową i podnosimy w ten sposób zdecydowanie poziom bezpieczeństwa dzieci, które zostały przywożone lub przychodzą do szkoły. Taka jest koncepcja, taki jest pomysł. Tak przedstawiliśmy to Zarządowi Dróg Powiatowych. Natomiast już jakby finalne rozwiązanie będą robić architekci, z którymi chcemy być w kontakcie, żeby brać udział przy projektowaniu tego rozwiązania. Nie wiem, jeśli są pytania, to proszę bardzo. Ano są. Wracam teraz do tych 280 tysięcy i budowania drogi dojazdowej do osób niepełnosprawnych. Nie neguję tutaj tego przedstawionej tej koncepcji, co pan burmistrz przedstawił. Niemniej jednak na pewno to będzie kosztowało. Wobec powyższego nie wiemy na dzień dzisiejszy, przedstawił burmistrz zakres między innymi, jak będzie to przez architektów rozwiązane, tego nie wiemy. Natomiast pomysł by był dobry. W tym względzie, że by było to rozwiązanie, bo dla tych osób doprowadzających dzieci do szkoły i dowożących dzieci do szkoły. Ale trzeba powiedzieć tak. Czy wówczas nie trzeba było nam rozważyć takiej możliwości, żeby, jeżeli już będziemy przebudowywać tą część dojazdu dzieci do szkoły, czyli od strony ulicy Wojska Polskiego, to zbędne by się stało budowanie drogi dojazdowej od strony ulicy Zachodniej. I teraz tu jest 280 tysięcy, tu podejrzewam przy tej budowie na pewno, no nie wiem, nie chcę strzelać, ale będzie drugie tyle albo co najmniej jeszcze więcej. Ale nie chcę negować, państwo macie prawo przedstawić to i tutaj wysłuchaliśmy. Dziękuję za to, że burmistrz przedstawił w skrócie chociaż tenże temat. Dział 754. Może jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Proszę. Podjazd dla dzieci niepełnosprawnych powinniśmy mieć na dzień 1 września tego roku. Tak. Już wiemy, że mamy problem z terminem, bo po pierwsze PFRON, z którego chcemy pozyskać środki, póki co drzemie, nie mamy żadnego odzewu na to, czy mamy środki, czy nie, stąd zabezpieczamy środki własne. Taki podjazd musimy już mieć na dzień 1 września tego roku. Natomiast jeśli chodzi o projektowanie drogi powiatowej, to mówimy o sytuacji takiej, że starostwo powiatowe ogłosi przetarg na wykonanie dokumentacji. To już wiemy, przetarg, rozstrzygnięcia i tak dalej. To są miesiące, potem etap projektowania i jeszcze nikt nie potrafi bliżej nam określić, kiedy przystąpimy do, kiedy zabezpieczone zostaną środki na to, żeby ten projekt zrealizować. Więc nie możemy sobie odkładać tutaj w czasie
tej możliwości, a z drugiej strony tak jest zaplanowana organizacja szkoły, że dzieci z niepełnosprawnościami w większości przypadków będą funkcjonowały w pawilonie i tam mamy już dostosowaną toaletę. Mówimy o podjeździe, o pochylni na tych czterech, panie dyrektor, czy trzech, bo zawsze stopniach między trzy. Też już wstępnie omówiliśmy rozwiązanie. Na tę chwilę powiedzieliśmy, że jeżeli nie zdążymy, a wszystko na to wskazuje, będziemy to organizować tak, żeby osoba niepełnosprawna, która się porusza na wózku, miała możliwość dotarcia do szkoły z tamtej strony. Myślę, panie radny, że pewnie no, kasę trzeba liczyć, ale również biorąc pod uwagę ewentualności ewakuacyjne, jeżeli osoby z niepełnosprawnościami miałyby możliwości dwóch dróg dotarcia lub ewakuacji się, to nie jest błędem. Ale to mówię, to jest perspektywa w czasie, myślę, dwóch do trzech lat, bo przebudowa drogi ulicy Wojska Polskiego to jest potężna inwestycja. Chcę powiedzieć, że zakłada się naprawdę prześwietlenie tej drogi, bo mówi się o całkowitym oczyszczeniu, przepraszam, to źle brzmi, ale usunięciu z tych starych drzew, które nie zachowują trójkątów bezpieczeństwa, w żadnym miejscu nie ma widoczności i mowa jest o licznych nasadzeniach nowych drzew. Pewnie znowu będzie problem z nasadzeniami, ale jeżeli mówimy o budowaniu, to chcę powiedzieć i sprostować pewną rzecz, która się niestety niedobrze zadziała. Otóż most, bo to jest kwestia inwestycji i to powiatowej. Otóż most na rzece Drawie w Łokaczu Wielkim to droga powiatowa i most powiatowy. Most powiatowy, który jest w stanie technicznym niepozwalającym na użytkowanie. Mimo różnych fantazji, które się zdarzają w internecie, a fachowców od budowy dróg i mostów mamy w nadmiarze, choć jak trzeba coś zrobić, to mamy z tym problem, to chcę wszystkim głośno i wyraźnie powiedzieć, to jest droga i most powiatu. My tylko zamieściliśmy informację o tym, że ten most będzie nieczynny. Taka sama informacja dotarła do wszystkich gmin ościennych. Drezdenko, byliśmy w kontakcie, Sołectwa i tak dalej. Wszyscy mieli informację o tym, że ten most będzie zamknięty. Natomiast całą przyjemność za to, że to będzie trwało i nie wiadomo jak długo, bo takich mostów powiat czankowsko-trzcianecki do remontu w całości ma 15, ten most na dzisiaj szacunkowy remont to około 5 milionów złotych, a znajduje się na piątej pozycji wśród 15 według pilności potrzeby. Te wszystkie opowieści ze świata bajek i fantazji dotyczące tego, że tam my sprzedamy drewno, a na złom oddamy, znowu będę miał na nagrody dla Pieczyńskiego, sam zarobię, a radni będą mieli drewno na opał i nie pójdą po chrust do lasu, między bajki włożyć. Ludzie, trochę powagi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także myślę, że z Wojska Polskiego to pan burmistrz i tak jest optymistą, mówiąc o trzech latach. Tak, radny Belter jeszcze, proszę. Dalej chcę. Dział 754. Sfinansowanie zakupu alkomatu, alkotestu, 223 tysiące. Uważam tak, że kurczę, no nie wiem, czy burmistrzowie tu pod presją jakoś tak działali, że trzeba dołożyć, czy nie. Ja chcę tylko powiedzieć jedno. Do karetki dołożone. Do straży pożarnej dołożone, budowa ścieżki rowerowej dołożona, do Wojska Polskiego dokumentacji dołożone. Do czego jeszcze? My, powiedziałem, od lutego do dzisiejszego dnia o niecały milion mamy zadłużenie, zwiększyło nam się zadłużenie. No, nie chcę być Szkotem, ale musimy szanować pieniążki, bo nam zaczynają uciekać. Szanuję państwa tutaj plany i rozbudowy tej Wojska Polskiego i tak dalej, bo i będzie przebudowa całej drogi Wojska Polskiego, a więc prosiłoby się to w tym rejonie szkoły też uporządkować teren. Nie stawiam wniosek o wycofanie tego
punktu tych 23 tysięcy, ale no chyba wreszcie się musimy opamiętać i przestać rozdawać pieniądze. Dobrze, dziękuję. Ja chcę tylko powiedzieć, że tak, propozycja została złożona w związku z wnioskiem Komendy Powiatowej do każdej gminy, w której jest organizacyjnie jakiś posterunek, miejsce, w którym funkcjonują policjanci. I tak jak do wszystkich, do nas zostało pismo takie skierowane, dlatego je kierujemy do państwa. Natomiast presji w tym nie ma żadnej, bo dla ułatwienia dodam, ja nie mam obaw, ja nie piję alkoholu. A ja się piję i trochę się boję. I to jest wytłumaczenie. Dziękuję. Ale dobrze, to stawiam tak? wniosek o wycofanie tego z punktu z budżetu. No oczywiście z budżetacją chodzić pieszo. Dobrze, czyli rozumiem, radny Belter złożył wniosek o wycofaniu z projektu budżetu kwoty 23 tysięcy na dofinansowanie zakupu alkotestu dla Komendy Powiatowej, czyli dla posterunka w Krzyżu. Proszę? Tak. Dobrze, możemy przystąpić do głosowania, tak? Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku pana radnego Beltera o wycofaniu 23 tysięcy na zakup alkotestu? Proszę, przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 6 było za przyjęciem wniosku, 5 było przeciw, 3 się wstrzymało. Rozumiem, że wniosek pana radnego Beltera został przyjęty. Kwota 23 tysiące została wycofana. Muszę teraz uważać. Jedziemy dalej. Dział 900, dofinansowanie kosztów inwestycji przydomowych oczyszczalni ścieków 400 tysięcy złotych. Rozmawialiśmy na ten temat. Mam pytanie do państwa burmistrzów. Czy wspólnota podjęła jakąś decyzję? Czy macie państwo orientację? Czy wiadomość jakąś, ile osób w ogóle chciałoby się podłączyć? Ja nie mówię, że muszą się podłączyć, ale chciało się podłączyć. Czy w ogóle na zebraniu wspólnoty była podjęta taka decyzja? A może pan sprecyzować, o jakie zebranie wspólnoty pan pyta, bo nie rozumiem. Program, który proponujemy, jest programem ogólnogminnym i dotyczy każdego jednego gospodarstwa domowego pojedynczego lub dworodzinnego lub wspólnot mieszkaniowych, które nie mają dostępu do kolektora sanitarnego zbierającego ścieki, tak, odpad płynny. I my proponujemy program, do którego można przystąpić. Z informacji, które od państwa radnych do nas docierały, zainteresowanie jest bardzo duże. Natomiast domyślam się, że chodzi prawdopodobnie panu o wspólnotę wspólnoty w Żelichowie. Tak. To z informacji, które uzyskałem, wynika, że nie istniała tam wtedy zawiązana wspólnota. Ona już zaistniała. Już się zorganizowała, już jest i z tego co wiem czeka na taki projekt i w ramach tych obu wspólnot, bo każdy blok jest odrębną wspólnotą, dotyczy to 24 mieszkań, czyli 24 rodzin. To jeśli chodzi o tą jednostkową kwestię, natomiast wiemy dobrze, że na terenie gminy jest bardzo wielu rolników, którzy mają gospodarstw jednorodzinnych lub dwurodzinnych, które korzystają z bezodpływowych tak zwanych szamp zbiorników i wejście w sytuację zainstalowania oczyszczalni ścieków powoduje obniżenie kosztów tych funkcjonowania tych domów, ponieważ przestają mieć problem z odwozem, z wywozem tego i płaceniem kosztów, a my mamy swego rodzaju pewność, że założenie takiej instalacji eliminuje kwestię w
puszczania dziwnych rzeczy do cieków wodnych. Zresztą cały czas zachodzimy w głowę, co spowodowało tę pierzynkę na Jeziorze Królewskim. Przecież tam było coś się pozbierało z całej gminy. I daje to duże prawdopodobieństwo oczyszczenia zrzutu, który pójdzie w grunt lub do cieków wodnych. To jest program, według informacji państwa radnych jest duże zainteresowanie, przy czym zabezpieczamy, proponujemy kwotę 400 tysięcy tak na poziomie takim, o którym była mowa mniej więcej od września roku ubiegłego. I nie oznacza to, że my co do grosza wydamy. Zresztą mieliśmy dwie edycje wymiany pieców na niskoemisyjne i kwoty były w znacznym stopniu wykorzystane, ale nie w 100%. Więc jeżeli się okaże, że nie wydamy tych pieniędzy, to te pieniądze pozostają dalej w planie finansowym gminy. Oczywiście po odpowiednim przeniesieniu w ramach zmiany planu jesteśmy w stanie je ulokować na inne zadania. Tak, faktycznie, panie burmistrzu, ja miałem na myśli tutaj Żelichowo, ale te środki są przeznaczone do prywatnych odbiorców, także lokatorów. Tak, oczywiście. Dobra, dziękuję. Teraz jeżeli chodzi o dział 900, rozdział 915, budowa oświetlenia drogowego, przesieki 10 tysięcy, dokumentacja, ulica Długa 260 tysięcy, Jaćminowa 35 tysięcy. Mam pytanie, to jest wykonawstwo i projekt, czy tylko wykonawstwo? Długa i Jaćminowa. Na ulicę Długą jest projekt łącznie z wykonaniem, na przesieki jest sam projekt. I co tam jeszcze pan wymienił? Nie, a Jaśminowa? Aha, i na Jaśminowej to są dwie ostatnie lampy, które chcemy zrealizować po pozytywnym oczywiście rozstrzygnięciu przetargu na ulicę tak zwane Okołopolne. To są dwie ostatnie lampy na ulicy Jaśminowej, które jeszcze z tego całego projektu nie zostały wybudowane i no przy tej okazji chcemy zamknąć całkowicie. No bo wiemy, że na Jaśminowej projekt jest. Tak, projekt jest, tak. Tam na dwie lampy. Czy mam rozumieć, że te 35 tysięcy tak. To dwie lampy? Dwa słupy z podłączeniem z oprawami. Ja cię kręcę. No znaczy to jest zabezpieczona kwota, no mam nadzieję, że... Strasznie długo. Dużo, przepraszam. Natomiast ulica Długa, z tego co wiem, że też jest projekt. I tam są nawet przekopy, bo przy budowie czy układaniu kostki polbrukowej na chodniku i budowie tejże drogi na ulicy Długiej, czyli asfaltu, są ułożone przejścia pod drogą i są ułożone rury, bo to oświetlenie nie zostało zrobione z uwagi na różne tam powody, brak środków i tak dalej. Niemniej, jeżeli dobrze pamiętam, tam jest około 14 chyba opraw oświetleniowych, czyli słupów z oprawami i kwota też jest, no kurczę, niewyobrażalnie, ja no nie mam wiedzy, ile jeden punkt świetny teraz kosztuje, ale. Tak. Dobrze, tu tylko jeszcze na koniec chciałem powiedzieć, budowa dróg gminnych, ulica Sienkiewicza, osiedle miejskie Dębowa i Huta Szklana. Czy tu chodzi o drogę tą w Hucie Szklanej do tej firmy Strombet, tak? Strombet. No, Strombet czy jakieś tam, nie wiem. Czy to też wchodzi w to? Tak, tak. Tylko chciałem sprostować, to nie jest droga do pana, który posiada tamtą firmę, tylko to jest nasza droga gminna, a to, że zakład leży przy tej drodze gminnej, no to może się kojarzyć z tym, że to jest droga do tego pana. Ale tak, to jest od drogi wojewódzkiej, tutaj od skrzyżowania do mostka, czyli do tego momentu, gdzie mamy już utwardzony w kierunku huty. To jaka długość będzie tejże drogi? Zabudowań. Około 250 metrów. Kurczę. Na pełnej podbudowie, z racji tego właśnie, że no jest tam taki zakład, który ciężkim sprzętem jeździ, materiał też jest dosyć ciężki, tam dowożony tirami, więc musi być to już w takiej technologii zrobione, żeby nam się to nie rozsypało za chwilę. No właśnie o to chodzi, bo będziecie państwo, musimy wybudować drogę na tonaż co najmniej 40-tonowy, a wobec powyższego jest to tutaj
musi być odpowiednie podłoże i tego. I tutaj będą znaczne koszty. I tutaj nie chcę, ale muszę, jak to mówił złotousty prezydent, powiedzieć, że no szkoda, że te płyty, które zostały ułożone na Polnej, przepraszam, na Poznańskiej, nie poszły tam, ale nie chcę, kurczę, już tego tematu ciągnąć, bo żeśmy o tym rozmawiali i tutaj będę jączył temat. Tak, proszę, panie burmistrzu. Proszę, panie burmistrzu. I tu jeszcze chciałbym wrócić do tej poprzedniej pana wypowiedzi a propos oświetlenia na ulicy Długiej. Tam faktycznie projekt był, ale myśmy chyba też już nawet niejednokrotnie o tym dyskutowali na komisjach wspólnych. Projekt oświetlenia ulicy Długiej zakładał ten pierwotny stan, który w tym projekcie głównym z 2000, bodajże tam 7 chyba roku, z tego co pamiętam, był ujęty, a tam ulica Długa w tamtym projekcie była jakby dwujezdniowa. Więc oświetlenie to, które było zaprojektowane z tej poprzedniej dokumentacji, zakładało, że to oświetlenie będzie między tymi jezdniami, a tam dosyć szeroka odległość była, więc tak naprawdę no na ten moment wiemy, że nie ma potrzeby i chyba mogę powiedzieć, że sensu budowania tej drugiej nitki ulicy Długiej, więc projekt był zrobiony nowy na doświetlenie ulicy Długiej, która już istnieje i funkcjonuje. Jako doświetlenie, nie tak. Realizacja tamtej poprzedniej, bo przecież nikt nie będzie budował drugiego pasa na ulicy Długiej, bo to jest bez sensu. Natomiast znowu tutaj wracam do słów, nie wiem czy pana burmistrza, czy ewentualnie na Facebooku. Kiedyś tam ktoś mi mówił, ty oglądałeś, czy słuchałeś, czy patrzyłeś na Facebook. Powiedział ktoś, czy zapisał. Specjalistów, a u nas w tej Radzie to dostatek. Ja nie chcę być specjalistą w państwa, ale trochę wiedzy może mam w tej dziedzinie. Tam jest dość, nie widziałem projektu tej przebudowy tego oświetlenia, ale powiem tak, tam jest, trzeba powiedzieć, że z ulicy Warsztatowej lampa oświetla część ulicy Długiej. I końcówkę ulicy Długiej w kierunku ulicy Zachodniej można by było podłączyć do ulicy, do tej ulicy Warsztatowej. W dalszym ciągu od ulicy Warsztatowej do ulicy Daszyńskiego można by przyłączyć do ulicy tego. Co to daje? To daje to, że nie mamy dodatkowych liczników, za które płacimy frycowe PKP energetyce. Dobrze. Ale to jest, mówię, taka moja rada. Dobrze. Dziękuję, panie radny. Czy są jeszcze jakieś pytania do budżetu, bo będę musiał ogłosić przerwę, żeby pani skarbnik zmieniła uchwałę budżetową. Dziękuję, nie mam pytań. Czyli rozumiem, że mogę panią skarbnik wypuścić. Ogłaszam przerwę. Pani skarbnik, i jaki czas będzie potrzebny? Dobrze, dziękuję bardzo. Ogłaszam przerwę pół godziny. Autopoprawka numer 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2022 rok. W związku ze złożonym wnioskiem przez radnego Ryszarda Beltera o wycofaniu z planu finansowego zadania pod nazwą sfinansowanie zakupu alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie, w projekcie uchwały po przyjętej przez Radę Miejską autopoprawki numer 1 wprowadza się następujące zmiany. Zmienia się paragraf 1, punkt 2, który otrzymuje brzmienie. Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 1 985 046 zł i 13 groszy. Po zmianach plan wydatków wynosi
45 904 527 zł i 5 groszy. Wydatki majątkowe 7 601 426 zł i 22 grosze, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 526 486 zł i 22 grosze. Zmienia się paragraf 1 punkt 3. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 7 062 367 zł i 75 groszy. Zmienia się paragraf 1 punkt 4. Zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę 1 561 623 zł i 23 grosze i ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 7 941 967 zł i 75 groszy. Zmienia się załącznik nr 2, 3, 4 do projektu wyżej wymienionej uchwały o dane wskazane powyżej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Autopoprawkę musimy przegłosować. Ja mam pytanie. Panie skarbnik, czy nie jest to pomyłka? Deficyt wynosił 7 035 tysięcy. Teraz pani odczytała, że deficyt wynosi 7 062 tysiące. Ale wcześniej była autopoprawka zwiększona autopoprawką pierwszą. A dobrze, dobrze, przepraszam. Więc za chwilę przegłosujemy autopoprawkę drugą. Dobrze, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem autopoprawki? Dziękuję bardzo. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 12 było za, 2 się wstrzymało. Autopoprawka została przyjęta. Czy są jeszcze pytania w takim razie do uchwały budżetowej? Bo wtedy nie było, także jeżeli nie, proszę o opinię Komisji Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja rewizyjna. Komisja skargi wniosków. Komisja wydała opinię pozytywną. Komisja oświaty. Była pozytywna i myślę, że jest pozytywna, bo teraz nastąpiły zmiany. Więc... Dobrze, dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 12 było za, 2 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Tak, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, pozwoli mi Pan zabrać głos. Ja bym chciał się odnieść do tej uchwały, którą przed chwilą podjęliśmy. Dobrze, proszę. No i mam nadzieję, że Pan nie będzie mi przerywał, że to nie na temat. Bo to wybija z rytmu. Taka dygresja mi się nasunęła, uchwalając tą uchwałę, wstrzymałem się. Miałem kilka powodów. Jeden z tych powodów był taki. Na początku 2019 roku odbyliśmy dwa spotkania. Jedno spotkanie było z Radą Rodziców, drugie spotkanie było z Radą Pedagogiczną. Wtedy pan burmistrz powiedział, bo tam były wątpliwości na tych spotkaniach, to był etap tworzenia żłobka i nowego przedszkola i wtedy pan burmistrz powiedział, że, bo tam były obawy rodziców takie, że, zresztą pan przewodniczący też był, rady pan dobrze pamięta to, i tam były obawy takie, że ten budynek jest przy ulicy Zachodniej, jest dostosowany do osób niepełnosprawnych, nie ma najmniejszego problemu, żeby ten budynek przy Wojska Polskiego dostosować, zrobić podjazd do września, do 1 września 2019 roku wszystko będzie zrobione. Minęło 3,5 roku i teraz na dzisiejszej sesji się okazuje, że prawdopodobnie dofinansowania nie dostaniemy, dlatego musimy zabezpieczyć środki własne. Pytam się, co było robione przez 3,5 roku? Było dosyć czasu, wtedy pan burmistrz stwierdził, że nie ma problemu. Pół roku zabieramy budynek, dostosowujemy. Minęło 3,5 roku, a teraz łapu capu, mamy kilka miesięcy, mamy 2 miesiące, zabezpieczamy środki własne. Było wystarczająco dużo czasu, żeby te środki zdobyć, spróbować te środki zdobyć zewnętrzne.
To jest pierwsza moja uwaga. Druga moja uwaga jest do tej poprawki, którą zgłosił pan radny dzisiaj Belter. Można? Można. Pół godziny przerwy, pani skarbnik sprawnie to przeprowadziła. Przypomnę wam sesję, na której zgłaszałem też podobną poprawkę. Rozchodziło się o lub, o dokumentację techniczną, 150 tysięcy. Pan burmistrz straszył nas, że trzeba przerwać sesję, że trzeba dwugodzinną przerwę zrobić. Wiceprzewodniczący co 5 minut robił przerwę na papierosa. Sesja była wtedy złośliwie przedłużona do godziny 22. Cicho. Pytam się. To nie jest śmieszne, panie wiceprzewodniczący. Było, mówię, rozdzieranie szat, bo ja złożyłem poprawkę, żeby wycofać, znaczy nie wycofać, żeby komisja gospodarki rozpatrzyła. Próbowano na wszelkie sposoby. Przedłużyć. Było tak. I następna rzecz, trzecia, już to już akurat do wcześniejszych, ale chciałem wiedzę zabrać. Na ostatniej sesji było głosowane wotum zaufania. Pan burmistrz bardzo optował, żebyśmy my przedstawili wnioski. I tak tutaj mamy swoje zarzuty. Dlaczego straciliśmy do niego zaufanie? I bardzo nas tutaj, można powiedzieć, o to... dopingował nas do tego, żebyśmy to zrobili. Dzisiaj na zapytanie radnego, co się stało, że stracił, że odwołał radnego z komisji, powiedział, że stracił zaufanie. Ale od nas chciał, ale sam jakoś nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego. Czyli można. Czyli można stracić zaufanie, nie trzeba tego, to dlaczego nas pan wtedy do tego tak bardzo motywował? A sam pan nie potrafi powiedzieć w podobnej sytuacji. Dziękuję panie radny. Przechodzimy do punktu 5. Dobrze, proszę panie burmistrzu. Być może efekt mgły covidowej na mnie źle zadziałał, ale pamiętam rozmowy a propos szkoły podstawowej. Jest tu pani dyrektor i też może potwierdzić albo zaprzeczyć. Powiedzieliśmy, że mówiąc wtedy o przystosowaniu szkoły podstawowej przy ulicy Wojska Polskiego, powiedzieliśmy, że wewnętrznie szkoła ma dokumentację na zainstalowanie windy na bazie poręczy z najniższego poziomu do najwyższego poziomu w szkole. Nie mówiliśmy, że szkoła jest przystosowana do obsługi, do funkcjonowania w niej osób niepełnosprawnych. Taka była prawda i proszę zgodnie z prawdą przywoływać tamte rzeczy. Pan mówi, że przez 3,5 roku się nic nie działo, ale przez 3,5 roku też nie stawiano nam terminów ani warunków, ale też proszę zauważyć, że nie zaistniała potrzeba tego, aby inwestować w związku z osobami niepełnosprawnymi. W tej chwili jest wymóg formalny i z tego co wiem istnieje potrzeba, bo będziemy mieli dziecko z niepełnosprawnością. Dlatego wróciliśmy do tego tematu i proszę nie imputować, że przez 3,5 roku nic nie robiliśmy, czy nic się nie działo, jak pan powiedział. Działo się dużo. Ja nie jestem tak światły, żeby przewidzieć, jak długo i ile czasu zajmie pani skarbnik zmiana dokumentacji, zmiana tabel, jeśli chodzi o zmianę w planie finansowym. Z wstępnej informacji i rozmów wcześniejszych wiedziałem, że to będzie trwało długo. I proszę nie mówić, że ja tu kogokolwiek czymś straszyłem. Ja po prostu informowałem, że jest taka możliwość. Dzisiaj już wiem i jak pan widzi, nie straszyłem, że znowu to długo zajmie, bo w ogóle się na ten temat nie wypowiadałem, więc proszę takich wycieczek nie robić. I teraz do mojego uzasadnienia. Państwo zapytaliście dlaczego i ja powiedziałem, a ja państwa pytałem i nikt nic nie powiedział, tylko wcisnął właściwy guzik. A co powiedzieliście? A w którym miejscu? A jakie zadanie gminy z budżetu nie zostało wykonane? O to pytałem. O to pytałem. W którym momencie, nie wykonując postanowień... Zaufanie to nie jest tylko to, że się czegoś nie zrobiło. To do absolutorium. Najpierw trzeba mieć zaufanie, a potem można je stracić, zdaje się. Tak? Pani radna, panie burmistrzu, przechodzimy do... Ale jeszcze dzisiaj punktu, będę przechodzimy do punktu kolejnego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2022-2030. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, również do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy przygotowane są
dwie autopoprawki. Pierwsza to ta, którą Państwo wcześniej otrzymaliście w związku ze zmianą w budżecie dotyczącą modernizacji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, a druga to z kolei na wniosek pana radnego Ryszarda Beltera w związku z wprowadzoną zmianą przegłosowaną w projekcie uchwały budżetowej, autopoprawka numer 2. Czyli odczytam po kolei autopoprawkę pierwszą i drugą, które trzeba będzie przegłosować. Autopoprawka numer 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2022-2030. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, robót koniecznych do prawidłowego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania całości zadania, nieobjętych w zakresie umowy z wykonawcą na wykonanie zadania pod nazwą Modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Krzyżu Wielkopolskim, zwiększa się środki w dziale 921, rozdział 921.09, paragraf 605 o kwotę 50 tysięcy. Zatem w projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany. Zmienia się załącznik numer 1. Zwiększa się plan w pozycji 2.2.2.2.1.3.4.4.2.4.2.1 o kwotę 50 tysięcy złotych. Dziękuję. Tak, proszę. Do tej autopoprawki chciałbym się odnieść. Proszę panie burmistrzu, czy też zastępca burmistrza, obojętnie kto udzieli odpowiedzi. Chodzi tutaj, proszę państwa, o 50 tysięcy złotych dodatkowych. Chciałbym się dowiedzieć, bo o ile pamięcią sięgam, a pamięć mam trochę dobrą, to już byśmy, proszę państwa, z tych pieniędzy, tych remontów NGOK-u tutaj, byśmy wybudowali bodajże 3 nowe. Co poszło pieniędzy w ciągu 10-12 lat tutaj w remonty? Taka to jest prawda, ale to już pomijam. Teraz chciałbym tylko uzyskać informację, na co konkretnie zostanie wydana kwota ta dodatkowa, 50 tysięcy złotych, kto jest wykonawcą, co tam się takiego wydarzyło. Ponieważ oglądają nas mieszkańcy, no 50 tysięcy to nie są małe pieniądze. Dobrze. Bardzo proszę o udzielenie. Dobrze, dziękuję. Zastępca burmistrza, tak? Proszę bardzo. No szkoda, że pan tym mieszkańcom, którzy pana pytają takie rzeczy, nie tłumaczy takich akurat kwestii, bo to było przecież obszernie tłumaczone na ostatniej, dwa dni temu wspólnej komisji. Przy remoncie, jak to przy remoncie, wyniknął temat nie tak skonstruowanej posadzki, która w sumie się nie ma też co dziwić, bo ten budynek już trochę lat istnieje. Z racji tego, że posadzka generalnie, gdzie w dwa pomieszczenia, między którymi była ściana, została ta ściana wyburzona. W każdym pomieszczeniu posadzka jest na innym poziomie. Mało tego, w każdym osobno pomieszczeniu również każdy narożnik jest na innym poziomie. Dodatkowo technologia, w jakiej została kiedyś ona wybudowana, jest daleka od takich, jakie w jakiej technologii powinna być tak naprawdę wybudowana. Z racji tego, że są to sale przewidziane do zajęć też fizycznych, no musi to być równe. I przy skuwaniu tej posadzki okazało się, że ona ma tam dosłownie kilka centymetrów. Pod spodem jest gruz i można było to albo zostawić w takiej formie, jakiej jest, albo dokonać generalnego remontu tej posadzki. Na to jest przewidziane około tam 30 paru tysięcy. Zabezpieczamy 50, gdyby czasem pojawiło nam się po drodze coś jeszcze dodatkowo. Wiemy przecież, że następna sesja jest planowana dopiero na koniec sierpnia, być może początek września. Więc w tym czasie byłaby konieczność, jeżeli by coś nam znowu się, kolokwialnie mówiąc, urodziło, ponownego zwoływania sesji. Dobrze, dziękuję. Tak, proszę. Chciałbym się dowiedzieć, jaki będzie całkowity koszt remontu? Czy pan może mi
odpowiedzieć. Jak zakończymy tą inwestycję, to będę w stanie panu odpowiedzieć. A przewidzialny, no przecież macie jakieś. Z przetargu wyszła kwota niecałe 250 tysięcy, 247, no nie pamiętam dokładnie. Na ten moment zabezpieczamy te dodatkowo 50. Kosztorys był na 307, także i tak póki co jesteśmy poniżej kosztorysu. Dobrze, dziękuję. I 100 tysięcy, tam no nie, bez chyba 1000 złotych, 99 tysięcy dostaniemy dofinansowania na tą inwestycję. Skąd? Z Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Wszystko było przecież cały czas na bieżąco przekazywane. Skoro autopoprawka pierwsza wpłynęła, także pierwszą i drugą będziemy musieli osobno przegłosować, więc przystąpimy do głosowania tej pierwszej autopoprawki. Kto z państwa jest za przyjęciem autopoprawki? Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 12 jest za, wstrzymało się 2, nie był przeciw. Autopoprawka została przyjęta. Proszę panią skarbnik o autopoprawkę numer 2. W związku z przyjętą przez Radę autopoprawką numer 1 odczytam w tej chwili przygotowaną autopoprawkę numer 2. Autopoprawka numer 2 do projektu uchwały budżetowej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Krzyż Wielkopolski na lata 2022-2030. W związku ze złożonym wnioskiem pana radnego Ryszarda Beltera o wycofaniu z planu finansowego zadania pod nazwą sfinansowanie zakupu alkomatu dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie w projekcie uchwały po przyjętej przez Radę Miejską pierwszej autopoprawki wprowadza się następujące zmiany. Zmniejsza się plan w pozycji 2, 2, 2, 2, 1, 3, 4, 4, 2, 4, 2, 1 o kwotę 23 tysiące. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Myślę, że pytań do tej autopoprawki nie ma, przegłosowaliśmy sami tą poprawkę, więc przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 11 było za, jedna osoba była przeciw, dwoje wstrzymało się od głosu. Autopoprawka została przyjęta. Czy są pytania do całej uchwały o wieloletniej prognozie finansowej? Jeżeli nie, to proszę o opinię Komisji Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja Rewizyjna. Opinia pozytywna. Komisja Skargi i Wniosków. Komisja wydała opinię pozytywną. Komisja Oświaty. Ocena pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 10 było za, wstrzymało się od głosu 4. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Czy są pytania do tej uchwały? Jeżeli nie, proszę o opinię Komisji Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja Rewizyjna. Opinia pozytywna. Komisja Skargi i Wniosków. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja Oświaty. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w celu uzyskania opinii dotyczących statutów sołectw gminy Krzyż Wielkopolski. Czy są pytania do tej uchwały? Proszę o opinię Komisji Gospodarki. Opinia pozytywna. Komisja Rewizyjna. Opinia pozytywna. Komisja Skargi i Wniosków. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja Oświaty. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim na drugie półrocze 2022. Plan pracy Rady został państwu przedstawiony, tak jak i komisje, zresztą wszystkie swoje. Czy są jakieś pytania do tej uchwały? Jeżeli nie, proszę o opinię. Komisja Gospodarki. Opinia pozytywna.
Komisja rewizyjna. Opinia pozytywna. Komisja skargi wniosków. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Komisja oświaty. Opinia pozytywna. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Dziękuję. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim na drugie półrocze 2022. Wszystkie komisje swoje plany pracy przedstawiły. Znaczy, przepraszam, chciałem powiedzieć, nie przedstawiły, tylko przygotowały. O. Wszystkie przygotowały, więc proszę po kolei. Komisja Gospodarki. Wrzesień 2022, opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2023 rok oraz wizytacja dróg gminnych, w których kończy się okres gwarancyjny. Następnie zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję. Październik 2022, spotkanie z prezesem Zakładu Administracji Budynków w Krzyżu Wielkopolskim oraz zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję. Listopad. Podsumowanie inwestycji za trzy kwartały 2022 roku. Sprawozdanie, sprawdzenie doświetlenia na przejściach dla pieszych, zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję. Grudzień 2022, zaopiniowanie planu budżetu na rok 2023 oraz opracowanie planu pracy na pierwsze półrocze 2023 roku. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na sesję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Wrzesień 22. Informacja z wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2022 roku. Podjęcie uchwał przygotowanych na sesję. Październik 2022 rok. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Krzyż Wielkopolski w roku szkolnym 21-22 oraz informacji o rozpoczęciu roku szkolnego 22-23. Podjęcie uchwał przygotowanych na sesję. Listopad 22. Informacja o stanie bezrobocia na terenie gminy Krzyż Wielkopolski. Podjęcie uchwał przygotowanych na sesję. I grudzień 22. Uchwalanie budżetu gminy na rok 23. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej i stałych komisji Rady na pierwsze półrocze 23 oraz podjęcie uchwał przygotowanych na sesję. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Skargi Wniosków. Lipiec roku 2022, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miejskiej. Sierpień, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miejskiej, opiniowanie projektów uchwał. Wrzesień, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miejskiej, opiniowanie projektów uchwał. Październik, rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miejskiej. Można bliżej mikrofonu? Opiniowanie projektów uchwał. Listopad. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miejskiej, opiniowanie projektów uchwał. Grudzień. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miejskiej, opiniowanie projektów uchwał. Opracowanie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2023 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodnicząca Komisji Oświaty. Wrzesień. Ocena przygotowania do roku szkolnego 2022-2023. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżu Wielkopolskim. Drugie, działalność Biblioteki Miejskiej. I trzy, zaopiniowanie projektów uchwał. Październik, opracowanie wniosków do budżetu gminy na 2023 rok. Dwa, realizacja zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej gminy, przydział lokali komunalnych i socjalnych i zaopiniowanie projektów uchwał. Listopad. Działalność klubów sportowych działających w gminie Krzyż Wielkopolski. 2. Realizacja promocji gminy. 3. Opieka zdrowotna na terenie gminy Krzyż Wielkopolski. 4. Zaopiniowanie projektów uchwał. I grudzień. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2023 rok oraz opracowanie planu pracy komisji na pierwsze półrocze 2023 roku i zaopiniowanie projektów uchwał. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do uchwały? Panie Burmistrzu, komisja taką plan pracy sobie przygotowała i no proszę. Brawa, karate, mamy przecież kluby. To też stowarzyszenia, dobrze no. Można się pomylić, no przecież to pana słowa, no. No. No, no to,
To właśnie o to chodzi, o działalność, szeroko pojętą działalność sportową na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Również. Więc przystęp, to nie było uchwała nie było opiniowane, przystępujemy do głosowania. Dziękuję bardzo. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych, 13 było za, jedna osoba się wstrzymała, nikt nie był przeciw, uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 10. Interpelacje radnych, komunikaty i wolne wnioski. Jak zawsze wszystkie dokumenty i pisma, jakie wpływały, starałem się na bieżąco Państwu przekazywać, więc wszystkie mieli Państwo na mailu. Tak ze świeżych pozwolę sobie odczytać pismo, które wpłynęło na moje ręce tak naprawdę dzisiaj, więc nawet nie było czasu, żeby to Państwu przesłać. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim, Burmistrz Krzyża Wielkopolskiego, Radni Gminy Krzyż Wielkopolski. Uzgadniając wspólne stanowisko wszystkich pracowników fizycznych Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim w obliczu galopującego wzrostu cen, a co za tym idzie rekordowej inflacji, zwracamy się zarówno do szanownych radnych, jak i do pana burmistrza z prośbą o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na podwyżkę naszych wynagrodzeń. Jesteśmy pracownikami użyteczności publicznej, dbamy o komfort życia mieszkańców zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i estetycznym, zapewniając czystość i porządek w gminie. Drogi, ulice, chodniki, zieleń miejska, wszystko co wpływa na wizerunek naszej gminy jest w naszych rękach. Czerpiemy satysfakcję z wykonywanej pracy, jednak zaczynamy obawiać się o nasze jutro. Większość z nas zarabia na poziomie najniższej krajowej. Nie trzeba nikomu przedstawiać sytuacji, jaka panuje w kraju dotyczącej cen. Analizując, możemy zrezygnować z zakupu paliwa, możemy nie wyremontować domu, możemy nie jechać na wakacje, ale przy obecnych zarobkach niemożliwe staje się też zaspokojenie podstawowych potrzeb niezbędnych do życia. Sytuacja zmusza nas do tego, że pracujemy na dwa etaty, co przekłada się na jakość pracy i brak życia rodzinnego. Zaczęło być jakość, a nie jakość. Prace nad strategią rozwoju gminy ukazują, że mieszkańcy naszej gminy chcą mieszkać w bezpiecznej, przyjaznej gminie, dlatego nie możemy bagatelizować powagi naszych obowiązków. Zakład Usług Komunalnych za Państwa kadencji zrobił krok do przodu. Zakupione maszyny takie jak traktor z zamiatarką, profesjonalna kosiarka, rębak dają nam duże możliwości, ułatwiają pracę. Wierzymy, że to nie koniec rozwoju naszego zakładu i mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość pracować w nim, otrzymując w zamian stosowną płacę. Słowa pana burmistrza na ostatniej sesji, że jeśli chcemy mieć pracowników, musimy zaoferować im godne wynagrodzenie, napawają nas nadzieją, gdyż według Europejskiej Karty Społecznej z 1961 roku godziwe wynagrodzenie to takie, które gwarantuje przyzwoity poziom życia. Wierzymy, że nasza prośba nie wyląduje w przysłowiowej szufladzie i potraktujecie ją Państwo poważnie. Z poważaniem pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Krzyżu Wielkopolskim, 9 podpisów. Także to jest takie najświeższe pismo, które wpłynęło dzisiaj. Dlatego pozwoliłem sobie Państwu to odczytać. Nie było możliwości tego wysłać. Mam nadzieję, że sprawa będzie rozpatrzona i pozytywnie załatwiona w jakimś tam mierze. Radny Olejniczak, proszę. Panie burmistrzu, skoro nie widać szans na remont przez Zarząd Dróg Wojewódzkich ulicy Poznańskiej w najbliższym czasie, czy można podjąć chociaż rozmowy, żeby naprawić nawierzchnię, wyrównać w granicach studzienek, ponieważ mieszkańcy uskarżają się na hałas, gdy przyjeżdżają tiry i nie mogą po prostu nawet otworzyć okna, bo jest ten hałas bardzo tutaj dokuczliwy. Druga rzecz, czy coś wiadomo na temat remontu mostku na rzece w kierunku Stefanowa? Bo wiem, że kiedyś mieliśmy przejmować grunt chyba ten, czy coś takiego. Chciałbym prosić o przekazanie informacji, czy coś zostało może już wyjaśnione. Następna sprawa, zwrócili też niepisemnie się do mnie tylko mieszkańcy osiedla Młodych, jak również i do pani radnej Czyżewskiej z prośbą o rozwiązanie problemu bezpieczeństwa na tej drodze osiedlowej pomiędzy Dino a osiedlem Młodych. Kalinowej, tak. Mieszkańcy boją się wyjść, że tak powiem, na swobodnie na ten chodnik, ponieważ jest tam ruch samochodów z nadmierną prędkością. Kierowcy jednak nie przestrzegają
tej prędkości, pomimo że są znaki, raz po raz stanie tam policja, po prostu no, nie reagują na to, może stać się jakiś tam wypadek, czego nie chcemy. Jakoś proszę, żeby ten temat rozwiązać. I ostatnie moje pytanie, bo nie wiem, czy jest pani dyrektor Zakładu Usług Komunalnych. Chyba nie ma. Chodzi mi o nawierzchnię płyty na stadionie naszym miejskim. Taka moja prośba, żeby zobowiązać panią dyrektor, żeby była większa dbałość o tą płytę, ponieważ no, jest nie za bardzo w dobrym stanie. Jest trawa wysuszona, są kępy i żeby po prostu lepiej o to zadbać. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Czy pan burmistrz chciałby? Proszę bardzo. Nie wiem, skąd informacja, że nie ma szans na remont ulicy Poznańskiej, dlatego że my, jak wspomniałem na wstępie dzisiejszej sesji, byliśmy jednego dnia w Urzędzie Wojewódzkim, w Zarządzie PKP Nieruchomości. Trzecim planowanym miejscem był Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich. Niestety nie doszło do spotkania bezpośredniego z panem dyrektorem, ponieważ no tam, ponieważ musiał wyjechać. Natomiast mamy wstępne ustalenie, że spotykamy się późnym latem lub wczesną wiosną, uzgadniamy kwestie dotyczące podziału zadań. Mowa jest o przygotowaniu dokumentacji technicznej remontu tej ulicy. Po naszej stronie sugeruje się, że po naszej stronie, zresztą nie jest to żadne zaskoczenie, byłoby przygotowanie dokumentacji i poniesienie kosztów remontu kanalizacji burzowej wzdłuż całej ulicy i kwestia wtedy właśnie tych zapadających się studzienek czy w ogóle studni w centralnej części jezdni miałby szansę załatwienia. Niewykluczone jest, że moglibyśmy spróbować się dogadać w ten sposób, że my pokryjemy koszty projektu i pokryjemy koszty remontu tej burzówki na zasadzie dotacji dla WZDW, tak żeby wszystko było w rękach jednego projektanta, jednego wykonawcy. Takie są wstępne ustalenia. Trudno mi jest mówić o terminie. Dziś wiecie państwo dobrze, że przygotowanie dokumentacji technicznej, najkrótszy termin to jest pół roku, bo miesiąc do dwóch to jest... Panie burmistrzu, mogę bliżej mikrofonu prosić, bo... Dobrze. Albo podgłośnić, bo słabo słychać podobnie. Wiemy, że nie, tu podgłosić już się nie da, bo to jest max. Wyciągnięcie map dla celów projektowych to już jest dwa miesiące czekania. Niestety tak się porobiło. I temat jest otwarty bez wskazania terminu. Druga kwestia, mostek. Nic się nie zmieniło od ostatniej informacji na ten temat. Mostek i droga łącząca końcówkę asfaltu w kierunku Łokacza Wielkiego do mostku jest drogą starostwa powiatowego, właściwie Skarbu Państwa w zarządzie starostwa, jeśli się nie mylę, i my nie możemy na tym zrobić absolutnie nic tak długo, dopóki nie staniemy się właścicielem. Wystąpiliśmy o skomunalizowanie tej drogi, utknęło w Urzędzie Wojewódzkim, z tego co wiem, i na tę chwilę nie mamy żadnych informacji, żeby się cokolwiek zmieniło, a termin był mniej więcej co pół roku odkładany na pół roku z powodu COVID-u. I tu po prostu jest nasza niemoc. Jeśli dobrze pamiętam z rozmowy z panem prezesem z WIK-u, rozważane jest i przygotowane jest, ponieważ my drżymy tam o rury doprowadzające wodę do miasta, tak, z ujęcia w Stefanowie. W związku z tym tu pan prezes podjął już działania zmierzające do zrobienia przecisku pod dnem człapicy i pociągnięcia rur obok tego mostku. Natomiast tak długo, dopóki nie staniemy się właścicielem mostku, tak długo na nim nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Niestety tak to wygląda i niedobrze to rokuje. Jeśli chodzi o ulicę Kalinową, to też nie pierwszy temat. Panie Rady, fajnie, należy coś zrobić, tylko tak naprawdę to najlepiej byłoby zamknąć tę ulicę i wtedy nie byłoby ruchu. Natomiast no, tam jest zrobione wszystko, co jest możliwe. Nie dość, że jest oświetlona już w końcu. Jest ograniczenie prędkości do 20 na godzinę, bo mamy na długości od wjazdu z ulicy Mickiewicza do zjazdu w kierunku sklepu Dino, parkingu sklepu Dino, mamy oznakowanie
że jest to obszar zamieszkany, czyli do 20 na godzinę i pierwszeństwo pieszych i parkowanie tylko w miejscach oznaczonych jako parking. I tu nie podlega dyskusji. Mówicie Państwo o tym, żebym, nie wiem w jaki sposób, cudowny sposób wpłynął na to, żeby ludzie znormalnieli. A może próg zwalniający w jakimś... Ale do jakiej prędkości mam zwolnić, bo próg zwalniający jest fizycznym zwolnieniem i jak zobaczycie Państwo na progi spowalniające, chociażby na ulicy Mickiewicza, to tam jest spowolnienie do 20 na godzinę, a my to mamy na Kalinowej. Jest teoretycznie, no bo w praktyce, panie burmistrzu, no jeżdżą bardzo szybciej znacznie. No. Powiem tak, nie widzę sposobu na to, bo problem nie jest w organizacji ruchu i w stanie technicznym. Problem jest w ludziach. I pytanie jest takie, co zrobić z tymi ludźmi, którzy tak się zachowują. To jest po prostu, nie umiem powiedzieć, wiecie Państwo, no, jakby straciłem argumenty w rozmowie z policją, żeby tam częściej byli, więc będę dalej prosił oczywiście, ale szczerze powiem, są tacy, którzy oczekują progów, są tacy, którzy mówią absolutnie nie. I czwarty wniosek, oczywiście będę rozmawiał z panią dyrektorem, ale pani dyrektor jest nieobecna w sposób usprawiedliwiony dzisiaj. Dobrze, dziękuję. Radny Biliński, proszę. Ja na komisji dopytywałem, prosiłem, żeby uczestniczyła dzisiaj w sesji pani dyrektor Zakładu Usług Komunalnych. A moje pytanie byłoby skierowane w takim oto kierunku. Dowiedzieliśmy się na komisji, że jest pięć pustostanów mieszkań. To bodajże radny Olejniczak Krzysiu mówił. Proszę Państwa, chciałem się dowiedzieć, w jakim to stanie i ile to są pokojowe mieszkania. No ale nic, nie ma pani dyrektor, więc spasujemy. Może prześlę taką informację na piśmie. Natomiast pan burmistrz odpowie, tak? Panie radny. Bardzo, tak. Bardzo proszę. Zwinne pytanie było zadane, gdzie te lokale się mieszczą, a nie ile mają pokoi i ile, te, jeśli dobrze pamiętam. Wojska Polskiego 28/3, Mickiewicza 60/1, przepraszam, Wojska Polskiego 28/3, remont kapitalny, wymiana instalacji, remont ścian i podłogi. Mickiewicza 60/1, remont kapitalny, instalacje, wymiana instalacji, podłogi, ściany, wymiana okien i wymiana pieca. Mickiewicza 60/2, remont polegający na wymianie pieca. Mickiewicza 5/2, wymiana drzwi i naprawy bieżące. Staszica 38/2, wymiana instalacji elektrycznej. Staszica 2/3, remont kapitalny. Dziękuję. Panie burmistrzu, właściwie do pana zastępcy burmistrza zadam to pytanie, ponieważ ja już dopytywałem częściowo na komisji. Chodzi o stadion piłkarski, o zniszczone ogrodzenie. Ja pofatygowałem się jednak tam i nie wiem, czy to rzeczywiście przyczyną było to, co ja teraz powiem, ale podejrzewam, że i z tego, co słyszałem od niektórych osób, że to mogło być nie jako dewastacja tego ogrodzenia poczynione, tylko to mogło być za sprawą, że tam były bodajże wycinane drzewa od strony jeziora. I to mogło też zadecydować, że może spadło drzewo i ta siatka jest porwana po prostu. Ale chciałbym precyzyjną odpowiedź otrzymać, ponieważ jest to stadion. Jest to stadion, nawierzchnia stadionu jest bardzo, jak to się mówi, bardzo, musi być w bardzo dobrym stanie przed meczem, a teraz po zniszczeniu ogrodzenia inne osoby postronne mogą tam korzystać, przechodzić jak chcą, czy też grać, to niszczyć może murawę. Natomiast pytanie brzmi, kiedy będzie to naprawione? Bo jest to dość duży odcinek. Dobrze, panie burmistrzu.
Nie jestem panu teraz w stanie odpowiedzieć konkretnego terminu. Wróci pani dyrektor ZUK-u ze zwolnienia L4. Będziemy dyskutować na ten temat i będzie to naprawione w najmożliwie najszybszym czasie. Co do, bo to jeszcze chciałbym się też odnieść do tego, co pan tutaj na początku stwierdził, że no, nieważne już jak tam to się zadziało, może faktycznie pan z ośrodka, który wycinał te drzewa, tak to niefortunnie powycinał, że pospadało na to ogrodzenie. Nie wiem, tego nie wiemy. Ja bym tu nikogo nie oskarżał. Panie radny, proszę dać dokończyć. Ja bym tu nikogo nie oskarżał. Skupić by się trzeba było na fakcie, jaki zaistniał, czyli na prawa płotu. I o tym będziemy dyskutować, jak pani dyrektor wróci. Ale to, że jest tam dziura, w sensie w ogrodzeniu i jest możliwość wejścia na stadion, to jest inaczej. Nie możemy tego stadionu zamknąć. Jak wiemy, niedawno powstała tam wiata, akurat finansowana w 100% z lokalnej grupy działania i ona powstała na stadionie. Ma służyć i siatkarzom, i piłkarzom, i mieszkańcom naszej gminy. Jednym z wymogów dostania dofinansowania na te postawienie tego obiektu było to, żeby był on dostępny przez całą dobę, więc nie ma możliwości zamknięcia stadionu. No tak naprawdę no, chcemy zamknąć stadion, który jest dla ludzi, przed ludźmi. No, nie rozumiem troszeczkę tego. Dobrze, dziękuję bardzo. Tak, panie burmistrzu, czy pan ode mnie usłyszał słowo oskarżenie? Czy pan ode mnie usłyszał słowo zamknąć stadion? Proszę nie wciskać mi w usta coś, czego naprawdę nie powiedziałem, bo to jest nieprzyjemnie słuchać. To po pierwsze. I ostatnie. Panie burmistrzu, proszę. I ostatnie pytanie. Co ze szkołą podstawową w Kuźnicy Żelichowskiej? Bo tu akurat właśnie słuchy są bardzo niepokojące. Otóż wejście na plac szkoły, na teren szkoły, kto chce, może sobie wejść. Są słuchy, proszę państwa, że jakieś są wycinki metalu, a to, że dewastacja idzie na całego. Ja dopytuję, czy tu, o tutaj właśnie zadam konkretne pytanie. Proszę państwa, schodzą takie też słuchy, że może to być spowodowane tym, że szkoła za chwilę będzie ogłoszony przetarg, że zostanie sprzedana, załóżmy. No i zakładają, że coś do takiego dojdzie, ponieważ nie ma tam żadnych, nic się nie dzieje, no więc może to celowe jest też działanie, żeby później obniżyć kwotę majątku i sprzedać o zaniżonych cenach. Ja nie wiem, to jest tylko po prostu taki, to co ludzie mówią na ulicy. No. Dobrze, dziękuję panie radny. Chciałbym, gospodarzem jest jednak kierownik budżetowy, jednostki budżetowej, to jest pan burmistrz, więc bardzo proszę o udzielenie. Tak, pan burmistrz właśnie chce udzielić odpowiedzi. Proszę panie burmistrzu. Po pierwsze, nie ma szkoły podstawowej w Kuźnicy Żelichowskiej. Po raz kolejny powtarzam. Po drugie, panie przewodniczący, czy my się tu zajmujemy plotkami, czy zajmujemy się konkretami? Bo jeśli o konkretach, to konkret wygląda tak. Jakikolwiek element mienia samorządowego, naszej gminy, podlegający sprzedaży, może tylko nastąpić wtedy, gdy Rada Miejska wyrazi na to zgodę. Sprzedajemy działki budowlane, za każdym razem jest zgoda, wyznaczone, które idą, ogłaszamy i tak dalej, i tak dalej. Na pewno nie chciał pan, i to nie była absolutnie żadna insynuacja polegająca na tym, że ktoś obniża wartość, żeby potem taniej kupić. No, w życiu bym nie pomyślał o tym, że pan tak pomyśli. Natomiast to jest po prostu obrzydliwe pomówienie. Państwo dobrze wiecie, co się z tym dzieje, bo ja państwa informuję. Do końca sierpnia mamy okres, w którym nie możemy tam absolutnie nic zrobić, poza tym, że zabezpieczymy miejsce oczekiwania dzieci w oczekiwaniu na dojazd autobusu, na dowozy. Obiekt przez zimę był utrzymywany w stanie takim, żeby nie dopuścić do dewastacji, bo temperatura wewnętrzna była utrzymywana dodatnia, tak żeby nie nastąpiło jakieś przemrożenie, wymrożenie. Nie mam żadnych informacji,
a może towarzystwo mam niewłaściwe, żeby ktokolwiek tam wycinał jakieś elementy metalowe, wynosił, sprzedawał. Nie wiem. Obok jest drugi budynek, który jest własnością prywatną i być może tam się coś dzieje. Nie mam o tym zielonego pojęcia. Nie mam takich informacji. Może mieszkańcy Guźnicy Żeliechowskiej coś więcej wiedzą. Nie, panie burmistrzu, tam nic się nie dzieje, także no, oprócz tego, że młodzież od czasu do czasu widzę z boiska, tam u góry skorzysta lub usiądzie. A to są boiska. I lub usiądzie pod drzwiami szkoły i to jest wszystko. Tak, radny Drost, radny Korus? To radny Drost, tak? Proszę. No ja mam takie dwa niefortunne tematy. Jeden, który już był w tej chwili omawiany, to jest taka zbieżność po prostu sytuacji. Chodzi o nasadzenia. Mam sygnał od mieszkańców nieruchomości przy ulicy Drawskiej 1. To jest ta potocznie zwana willa przy fabryce mebli. Tam dokonano wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych. Zrobiono nasadzenia nowych drzew. I te drzewa w żaden sposób nie były pielęgnowane. One są w tej chwili wyschnięte, nie nadają się już do niczego. Jedno ostatnie, które jeszcze liście utrzymywało, już podobno też te liście straciło. To jest ten jeden temat. Drugi temat dotyczący właśnie, jak to już pan burmistrz tutaj wspomniał, tej pierzyny na Jeziorze Królewskim. Byłem tam, widziałem jak to wygląda, jestem przerażony. I też mam w związku z tym pytanie, jak wygląda sytuacja uruchomienia kąpieliska w tej chwili? Czy to kąpielisko zostanie uruchomione, czy sanepid już przeprowadził badania, jakie są wyniki tych badań, czy w ogóle przewidujemy utworzenie, znaczy otworzenie, otwarcie tego kąpieliska. Druga sprawa dotycząca Jeziora Królewskiego. To są niepokojące sygnały ze strony wędkarzy. Tam w tej chwili pada ryba. No być może z tych warunków pogodowych, które były ostatnio, ale wędkarze też sugerują na zamknięcie tych przepływek, tak? Śluzy, no innym zwanym, nie? To też jest z ich strony prośba tutaj do władz gminy o reakcję w tym temacie. Czy to z Wodami Polskimi, czy z Polskim Związkiem Wędkarskim, no nie wiem w tej chwili, kto byłby adresatem, ale jest wielka prośba o zajęcie się tym tematem. Dziękuję. To ja odpowiem tak, tylko proszę. Na ten tutaj drugi temat akurat. Zgadza się, my tutaj tak a propos kąpielisk, to może w sumie na wszystko odpowiem. Jeżeli chodzi o otworzenie kąpieliska, jutro mamy ostateczne jeszcze badanie, także jutro przyjadą panie z sanepidu, będą pobierać próbki, będziemy czekać na wyniki. Otworzenie kąpieliska nie do końca jest akurat tutaj z tym też związane, bo kąpielisko otworzyć musimy pierwszego, bo mamy taką umowę podpisaną, aczkolwiek no nie będzie na razie zgody na kąpiel, chyba że jutro się okaże, że wszystko jest okej. Okay. Tak jak tutaj wcześniej też i pan burmistrz i pan radny zauważył, ta woda jeszcze jakiś tydzień temu nie do końca wyglądała zachęcająco, mówiąc delikatnie, jeżeli chodzi o kąpiel w niej. Ale generalnie stan się już mocno poprawił od tego czasu. Zobaczymy, jak jutro to będzie wyglądało. Jeśli jutro się okaże, że wynik będzie niedopuszczający kąpielisko do otwarcia, no to będziemy w przyszłym tygodniu ponawiać, bo no wiemy też, że i temperatury tutaj mocno miały wpływ na ten stan wody. Z racji tego też, że to jest bardzo płytkie jezioro. Po drugie, to tak też jak pan tutaj zauważył, jest bardzo niski stan wody i generalnie no problem też wydaje nam się, że tkwi w tym, że ta zastawka jest zamknięta i ta woda jest przetrzymywana właśnie na tej zastawce w brzegach. Przyznam, że dwukrotnie dzwoniłem i to w ciągu ostatnich 2-3 tygodni do Wód Polskich. Niestety nie ma żadnej reakcji. No nie wiem, czy to się nie będzie musiało skończyć jakimś pismem, bo może wtedy ktoś na to zareaguje. Z prośbą właśnie o otworzenie tej zastawki, żeby też i trochę tą wodę podnieść, jeżeli chodzi o jezioro. On dosyć mocno ten stan się obniżył na ten moment. A tak jak tutaj też pan właśnie wspomniał, no widzieliśmy wczoraj, bodajże wieczorem właśnie zdjęcia, jeżeli chodzi o PZW z okolic właśnie tej zastawki w brzegach i tych ryb, które tam no, śnięte, no pozdychały.
Możemy podjąć jeszcze jedną próbę, nie ma problemu, zadzwonimy raz jeszcze albo może faktycznie napiszemy pismo, bo może wtedy będzie jakaś reakcja. Dobrze, dziękuję. Radny Biliński, proszę. Panie Burmistrzu, dopraszałem się kilkukrotnie w tym roku odnośnie remontu drogi od ulicy Staszica do przejazdu Pilskiego oraz do przejazdu Poznańskiego w Lubczu Wielkim. Prosiłem o wykarczowanie, zresztą to nie tylko ja prosiłem, bo to już kilka lat się to dzieje, tych dużych karbów, korzeni po drzewach, ponieważ jest to niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. To starsi ludzie przede wszystkim do mnie się zgłaszają o to z prośbą. A i dziur jest bardzo dużo, nie powiem jak ser szwajcarski, ale ja się bym nie pomylił, wyglądają. Była mowa tutaj, że rzeczywiście jakieś tam 50 tysięcy złotych, bo żeśmy chyba głosowali nawet nad tym, że będą przekazane na remonty. No zima się skończyła, wiosna się skończyła, lato się zaczęło, a tam się nic nie dzieje. Bardzo bym prosił o wyjaśnienie dlaczego, a jeśli tak, to kiedy będą mogli ludzie tam już odetchnąć troszeczkę. Tak, panie burmistrzu, proszę. Faktycznie zabezpieczyliśmy niedawno 50 tysięcy na remonty dróg. To jest paragraf bardzo szeroki. No nie ma problemu, można wysłać firmę, która te dziury załata, ale wydawało mi się, że ustaliliśmy też, że na razie póki jeszcze kolej dosyć intensywnie korzysta z dojazdu z tamtej strony, wstrzymamy się jeszcze troszeczkę. Po drugie, rozmawiałem również z naczelnikiem z Pelki, od nas tutaj z Krzyża, który rozmawiał znowu z kierownikami tych firm, które w tamtym rejonie prowadzą pracę i mamy obiecane, że no miało się to zadziać w czerwcu, na razie się, tak jak pan zauważył, no nie zadziało się jeszcze, ale miało się zadziać w czerwcu właśnie to, że te firmy chociaż w minimalnym stopniu spróbują no zadziałać, żeby przystosować tą drogę do chociaż takiego minimalnego poruszania się po niej. A drugie pytanie było? Chodzi o te karby. Aha, a właśnie a propos tych karpin, to muszę porozmawiać z panią dyrektor, bo tu już jakiś czas temu rozmawialiśmy również o tym, bo też mamy kilka korzeni tutaj w mieście, w parku. Właśnie na stadionie nad jeziorem miała być zamówiona frezarka. Nie wiem, czy to po prostu w czasie się jeszcze troszeczkę odwlekło, bo tam każda firma ma terminy akurat też poustalane na takie prace, więc być może jakiś termin już tam jest ustalony, tylko kwestia pewnie, żeby na niego jeszcze poczekać. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Kto z państwa jeszcze? Radna Korbik, proszę. Podczas posiedzenia wspólnego komisji wiązała się dyskusja, panie burmistrzu, na temat odpowiedzi na wnioski radnych czy mieszkańców. I pan był odmiennego zdania, ja przytoczę to, co mówi artykuł 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Mianowicie udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zastrzeżeniem ustępu 2 artykułu 15. A on mówi o tym, że jeśli nie jest to możliwe, to w ciągu 14 dni trzeba powiadomić wnioskodawcę o decyzji, która przedłuża termin. No nie, bo nie o tym była mowa na komisji, dlatego się wywiązała dyskusja. Nie wiem jak państwo radni, ale ja w swojej poczcie miałam swego czasu wniosek z 7 kwietnia tego roku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Krzyż Wielkopolski, który dotyczy nieruchomości położonych w Łokaczu Małym, składające się z działek, tu jest 154, 160, 157, 158, 159, podpisało się tu kilkoro mieszkańców i jaki jest odzew na to? Bo już 7 kwietnia, 7 maja, 7 czerwca, niedługo 7 lipca. To był wniosek złożony do urzędu i do rady gminy. I co z tym? I tak w nawiązaniu. A pan burmistrz przed chwilą mi powiedział, odpowiadamy. No nie odpowiadamy. Mogę powiedzieć? Tak, proszę bardzo. Ten temat był już chyba omawiany też na jednej z ostatnich sesji. Chodziło o pana, między innymi pana Andrzeja. Już nie będę wymieniał nazwiska. Tak,
Tak. Oni byli u nas w urzędzie. Ten temat został przegadany. Doszliśmy do porozumienia. Ci państwo, którzy do nas w tamtym czasie przyszli, dostali informację, że będzie możliwość za jakiś czas, to też tłumaczyłem niedawno, bo teraz czekamy na to, co się zadzieje odgórnie, a propos zamiany studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i miejscowego planu zagospodarowania. Z tych dwóch dokumentów ma być stworzony jeden. Jak to się zadzieje? Wtedy przystąpimy do zmiany planu w tym rejonie i ci państwo będą mogli wnieść swoje zastrzeżenia bądź swoje sugestie a propos zmiany planu. Także to zostało wszystko wyjaśnione w tamtym czasie. Ci państwo na to teraz czekają, wiedzą, że to może chwilę jeszcze potrwać i jak przyjdzie taki moment, że to się będzie mogło zadziać, zostaną o tym poinformowani. Zresztą sami też będą mówili, że będą nad tym jeszcze tutaj też czuwać i to się po prostu zadzieje, więc informacja, właściwie odpowiedź została im udzielona na miejscu u nas w urzędzie. No to tylko żebyśmy my mieli też odpowiedź na. Ale to też było już na którejś sesji albo na komisji którejś tłumaczone. Na komisji było faktycznie. No którejś to nie wiem. No to może na ostatnie o. To chyba było na ostatnie. Na ostatnie bądź przedostatnie. Tak panie burmistrzu proszę. Ale tak, tylko chciałem sprostować to co pani powiedziała, bo pani przywołała przepis, który reguluje odpowiedź na zapytanie w sprawie informacji publicznej, a pani wniosek o zmianę planu nie jest zapytaniem o informację publiczną. Nie, a to tak a propos. Ale to pani przywołała i powiedziała pani, że 7 ale dyskutowaliśmy na komisji o terminowość odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej. Proszę pani radna. Pan burmistrz przed chwilą mówił, że za mało zostało umotywowane ze strony osób, które nie udzieliły panu wotum zaufania. No jak tak pan bardzo wybiega i ubiega się o to, to ja poszerzę trochę jeszcze swoją wypowiedź. Proszę państwa, ja się ograniczyłam tylko jeśli chodzi o dodatki specjalne, bo o tym będę mówiła, o nagrody do roku 2021, bo za to udzielaliśmy i wotum zaufania i absolutorium. I ograniczę się tylko, proszę państwa, do pana, no przepraszam, pana wiceburmistrza, ponieważ zarówno pan sekretarz, jak i pani skarbnik są pracownikami z wieloletnim stażem, doświadczonymi. Natomiast pan wiceburmistrz moim zdaniem jest bardzo faworyzowany i zaraz to państwu przedstawię. W 2019 roku przez 12 miesięcy pan wiceburmistrz pobierał dodatek specjalny. To było w wysokości 2224 zł. I jaka była tego argumentacja? Ja bazuję na materiałach, które podpisał pan wiceburmistrz Pieczyński. Dodatek specjalny w związku z koordynacją z ramienia gminy prac nad budową drogi wojewódzkiej numer 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 i 134. I proszę państwa, to są drogi, zaraz państwu powiem, tylko muszę znaleźć, proszę. To są, a tak proszę państwa, drogi gdzieś tam na pograniczu Polski i Niemiec. No gdzie mi ta kartka zginęła? Chwileczkę, tak, tak. Ktoś mi podprowadził. Zaraz znajdę. W każdym razie i nie w naszym województwie i gdzieś tam, tu nie. Nie, to musi być duża kartka. No to jestem, tym jestem bardzo zdziwiona. Może mi ktoś, nie wiem. W każdym razie województwo lubuskie, województwo zachodniopomorskie, no można wejść i zobaczyć, gdzie te drogi są. W roku 2020 była kontynuacja tego uzasadnienia i zmienione, dodane zostały drogi inne, od 135 do 146. Pomimo, że w styczniu 2020 roku, taka była akurat potrzeba, był pan zastępca na zwolnieniu lekarskim, również ten dodatek specjalny został przydzielony.
Proszę Państwa, to również, o to już mówiłam na poprzedniej sesji, że w 2021 roku za koordynację rekultywacji składowiska odpadów, chociaż wiem, znalazłam, kartka była tutaj, chociaż była firma zewnętrzna i jest zatrudniona do tego, już Państwu mówię o tych drogach. 124, granica państwa, Cedyna, Chojnia. 125, granica państwa, Cedynia, Golice, Moryń, Wierzch Las, Zachodniopomorskie. 126, Osinów Dolny, Siekierki, Mieszkowice, Smolny, no i tak dalej, nie będę tu Państwa zanudzała. 146, Jenikowo, Dobra, Trzmiele, Zachodniopomorskie, no takie mam informacje. Proszę Państwa, co mówi ustawa? Artykuł 21 ustawy o pracownikach samorządowych dopuszcza powierzenie innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres do 3 miesięcy w roku kalendarzowym. I z tego można oczywiście jak najbardziej korzystać. Ale nie może to być trwałe. Nie ma takiej możliwości. Dodatek specjalny przyznawany jest tylko okresowo i zwiększa obowiązki. Ja już mówiłam o tym poprzednio. Jeśli te obowiązki się zwiększają na okres dłuższy, to trzeba zmienić umowę o pracę. A chyba to nie nastąpiło. Nie nastąpiło. Czy schorobowe, czy nie wiem, czy był urlop, ponieważ tutaj z tego nie wynika, bo cały czas ten dodatek specjalny był przyznawany. A zgodnie z treścią artykułu 36 ustęp 6 ustawy o pracownikach samorządowych, przesłankami, teraz mówię o nagrodach, do nagradzania pracowników zajmujących w urzędach gmin stanowiska na podstawie powołania, to jest zastępcy burmistrza, skarbnika gminy, mogą być wyłącznie szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej. A czy za te szczególne osiągnięcia, też już o tym mówiłam, można uznać rzetelne wykonywanie obowiązków. Przecież to jest powinność. I teraz proszę Państwa, przedstawię Państwu, bo przecież pracownicy są opłacani za pieniądze mieszkańców. I Pan Wiceburmistrz Pieczyński otrzymywał następujące dodatki specjalne. W 2019 roku 24 538 zł. W roku 2020 29 344 zł. W 2021 33 360 zł. Razem przez te 3 lata to jest 87 242 zł. Natomiast nagrody pana wiceburmistrza 2019 rok 10 700 zł. 2020 rok 15 700 zł. 2021 rok 11 tysięcy, razem daje to 37 400 zł. Razem pan Dominik Pieczyński dodatków specjalnych i nagród otrzymał 124 642 zł. I pan mówi, że nie było argumentów. Przecież były argumenty, bo ja nie będę się powtarzała, bo wiele innych jeszcze argumentów też przytaczałam. To tyle. Dziękuję bardzo. Tak, panie burmistrzu, proszę. O, jeszcze, przepraszam. Teraz już ja mam głos. Tak, pan burmistrz dostał głos. Pani radna, proszę poczekać. Pani radna, to co pani robi jest tak obrzydliwe. Tak wstrętne. Panie burmistrzu, naprawdę przepraszam. Proszę. Pani radna miała prawo manipulować. Ja nie wiem skąd pani wzięła numery dróg gdzieś w innych województwach, bo żadna z tych dróg nie przebiega przez gminę i nigdy zadanie pana burmistrza nie było w ten sposób sformułowane. Dotyczyło drogi 123, która była w tym czasie, co mi, ja nie wiem co mi pani pokazuje. Dokument nie pisany przez pana Pieczyńskiego. Pani była naprawdę... Bo przerwę tą dyskusję i... Teraz to ja się muszę bronić. Ja się nie bronię. Powtarzam raz jeszcze. Jest obrzydliwe. Mówi pani o braku zaufania do mojej osoby, a po raz drugi linczujecie zastępcy burmistrza. To jest lincz na osobie. To się nie godzi. To się nie godzi. To się nie godzi, takie zachowanie. To jest niedopuszczalne. To niech pani powie jeszcze,
że to są kwoty brutto, niech pani powie, że burmistrz, zastępca burmistrza, który odpowiada za milionowy majątek również, proszę mi nie przeszkadzać. A dlaczego pan krzyczy? Pani przewodniczy obradom. Ja tylko proszę państwa o zachowanie spokoju, naprawdę dokończmy tą sesję. To trzeba jeszcze powiedzieć rzecz następującą. Czytał pan przewodniczący niedawno wniosek pracowników gminy, którzy wnioskują o podwyżkę, bo zarabiają netto na poziomie minimum krajowego. Proszę powiedzieć, że wiceburmistrz zarabiał, w pensja zasadnicza maksymalna brutto wynosiła 3800 zł. Panie przewodniczący, proszę o to, aby nie dokonywano na sesji publicznie transmitowanej linczu na osobie wiceburmistrza. To jest obrzydliwe. Na ten temat się więcej wypowiadał nie będę. Jeżeli ktoś ma dowody tego, że ja popełniłem jakieś nieprawidłowości, każdy wie, co może z tym zrobić. No i właśnie chcę to zrobić. Bardzo. I ja nie linczuję pana wiceburmistrza, bo pan wiceburmistrz nie jest winien, że pan burmistrz mu przydziela te pieniądze. Żadna wina pana Pieczyńskiego w tym. Dobrze, proszę państwa, naprawdę. Ale nie. Tak? Idźmy dalej, bo co trzeba z tym zrobić, tak jak pan burmistrz mówi. Dlatego, proszę państwa, ja zgłaszam wniosek formalny, aby komisja rewizyjna zbadała tę sprawę, czy to nie jest naruszenie prawa, bo moim zdaniem to jest naruszenie prawa. I proszę o przegłosowanie tego wniosku. Ma zupełnie inne dane niż ja. Co? Powinna być. No tutaj. No proszę państwa, prosiłbym o dosłownie 5 minut przerwy. Wznawiam obrady 45. sesji Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim. Więc pani radna, po konsultacji z radcą prawnym były dwie możliwości. Można było złożyć poprawkę do planu pracy komisji rewizyjnej, gdy ona była przedstawiana. I trzecia, zgodnie z punktem trzecim, komisja może przeprowadzać kontrole programowe i sprawdzające także wówczas, gdy nie są one objęte zatwierdzonym planem pracy komisji na podstawie uchwały Rady. No więc trzeba, grupa radnych ma prawo uchwałodawcze na wrzesień przygotować uchwałę, jeżeli państwa wola jest taka. I tak, panie radny? Ja mam propozycję powołania komisji doraźnej w tej chwili z wszystkich członków radnych. Proszę, taki wniosek składam o powołanie komisji doraźnej, nadzwyczajnej, no można powiedzieć, w celu zbadania tylko tej jednej sprawy. Oczywiście. No to właśnie dotyczy komisji problemowej. No nie ma tam takiego zapisu o komisji doraźnej. No nie, mamy problem. Tak, bardzo ładnie, no to tam. No. Nie. Tak. Że nie. Właśnie mam informację, że na komisję doraźną także musi być projekt uchwały, bo to wychodzi poza plan pracy.
i tylko w taki sposób możemy... Panie Przewodniczący, przepraszam, a jeśli cztery osoby, czworo radnych czy czterech radnych napisze... Tak, no ale to ja mówiłem przed chwilą, ale, że... Tak, tak, ale o, zwołanie, powtarzam, sesji nadzwyczajnej w trybie... Ale to statut też mówi wyraźnie, jak... To jak, do września mamy czekać, aż to... Nie, no ale statut mówi, na jakiej zasadzie zwołuje się sesję nadzwyczajną. No to bardzo proszę. Tak, wznowiono. Mogę coś dodać? Tak, proszę. Ja chcę powiedzieć rzecz taką. Oświadczenie majątkowe złożone przez pana wiceburmistrza Pieczyńskiego wyraźnie wskazuje, że pan wiceburmistrz w roku ubiegłym osiągnął dochód z tytułu pracy zarobkowej lub innych zajęć z podaniem kwot uzyskanych z każdego tytułu i to wynagrodzenie sięgnęło kwoty 125 768 zł 62 grosze. Co w przeliczeniu na 13 pensji wskazuje, że to jest kwota nieco powyżej 9600 zł brutto, co stanowi wynagrodzenie netto na poziomie około 6-6,5 tysiąca zł miesięcznie. To były zarobki pana wiceburmistrza, w których znajdowały się właśnie te dodatki specjalne, dzięki którym aż tak gigantyczne pieniądze mógł zarabiać. Można? Tak, proszę panie radny Belter. W dniu dzisiejszym na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z Letnią został uszkodzony chodnik. Prosiłbym o jakąś interwencję. Jest to dość duże uszkodzenie. Zachodniej z Letnią. Wyjazd z ulicy Zachodniej na ulicę Letnią. Jest to dość duże uszkodzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, panie radny, jedna czwarta rady może zwołać sesję nadzwyczajną. Wniosek złożyć o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Dziękuję. I dołączając do tego wszystko to, co jest wymagane, ale to jest wszystko zapisane w statucie, także. Tak? Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Chciałam zapytać, jaki jest nabór wstępny do naszego liceum ogólnokształcącego. Pani dyrektor, może jest? Jest, widziałem, że jest, tak? A mógłbym prosić do mikrofonu, tam chyba stoi mikrofon. A nie wiem, czy nie ma. Jest włączony chyba. 47 podań pierwszego wyboru, 12 drugiego i bodajże jedno podanie trzeciego wyboru, ale już mamy również złożone podania, które będą rozpatrywane jakby w drugim naborze, tak? Bo dziękuję, ponieważ to pięknie. Uczniowie już po terminie, no niemniej jednak, no tak. Czyli pani dyrektor, taka optymistyczna wersja? Powiem wtedy, kiedy oryginały dzieci przyniosą. 20 lipca. Do 20 lipca. No to teraz mam pytanie do pana burmistrza. Jeśli przekroczymy 40, to rozumiem, że dwie klasy będziemy mieć, tak? Taką informację pan burmistrz przekazał mi. Dobrze, już też dziękuję. Przekazałam rodzicom, tym, którzy pytają. No, ogromną radością. No miejmy nadzieję, że na takim poziomie zostanie. Myśmy się cieszyli bardzo. Myślę, że tak. Dobrze, dziękujemy pani dyrektor i mamy nadzieję, że do tego 20 się wszystko rozstrzygnie. Tak, proszę radny Majer. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Pamięć już tutaj mam nie taką, bo wiadomo, mgła covidowa ktoś wspomniał i mięsa dużo jem. I też już 50 z kawałkiem. Proszę mi przypomnieć, ale z tego co ja pamiętam, 100 tysięcy złotych to było w tym budżecie na oczyszczenie Jeziora Królewskiego. Była poprawka. Były wtedy obawy radnych, że to będą zmarnowane pieniądze. No oczywiście tutaj argumentacja burmistrza była taka, że te pieniądze to jakaś technologia, jakiś środek, coś i tak dalej. A ja bym chciał, żeby mi przygotować na następną sesję
ile w ogóle, czy w tamtym roku też były jakieś pieniądze, ile my w tej kadencji wydaliśmy pieniędzy na oczyszczenie tej wody, bo tutaj dobrze pani przypomniała, to było w marcu, 100 tysięcy złotych. Dokładnie pamiętam. I cię pytam, wydaliśmy 100 tysięcy złotych. Ale wcześniej, przepraszam, że wyjdę. Ale pani radna, proszę. Tylko dopowiem, ale wcześniej w budżecie, już nie w projekcie, w budżecie też były przeznaczone pieniądze, a te 100 tysięcy były dodatkowo. Więc ja mam taką informację, ile do tej pory, chcę taką informację, ile do tej pory wydaliśmy na te środki do oczyszczenia wody, nie na... Panie radny, mógłbym prosić napisać krótko dokładnie, co pan chce i przysłać nawet na mojego maila. Nie ma najmniejszego problemu. Dobrze, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak sformułowane będzie pytanie. Dobrze. Dobrze, to już jest po pierwsze. Czyli tutaj z tego, co słyszę, nie byłem nad jeziorem, no to z tego, co słyszę, no to chyba te pieniądze zostały zmarnowane, tak ja domniemuję, nie? Że stan wody nawet chyba nie, jutro się wszystko okaże, czy będzie, będzie możliwość, będzie plaża otwarta, czy nie. Następna rzecz. Tutaj mam pytanie do pana przewodniczącego, bo dostaliśmy pismo od Stowarzyszenia Kominki i Piece. Jaki pan ma zamiar bieg nadać temu pismu? Znaczy to jest tylko prośba o wzięcie udziału i podpisania petycji elektronicznej. No i podpiszemy, czy nie podpiszemy? Ale to jest tak jakby indywidualnie dla każdego. To przychodzi wiele takich z różnych organizacji. Ja dlatego nie dawałem temu żadnego trybu, no bo jak mam podpisać Rada Miejska petycję online, która jest dostępna dla każdej osoby indywidualnie. Dobrze, no ale to akurat to nawiązuje do tego tematu, który tutaj... Nie ma problemu, ja mogę się tam zalogować i podpisać. Ale powiem dobrze, czego to pismo tutaj dotyczy. To pismo dotyczyło, że po prostu to stowarzyszenie zwracało się z apelem, żeby poprzeć inicjatywę, żeby obniżyć VAT na drewno do zerowej stawki z 23%. I tam był argument bardzo słuszny, że skoro paliwo inne zostało obniżone, to czemu nie drewno, które jest ekologiczne, żeby wspomóc naszych mieszkańców. Tutaj pan wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej dzisiaj odczytał protokół na temat czystego działalności w gminie tego programu Czyste Powietrze. I nasuwa się wniosek taki. Powiem tak, jak wygląda sytuacja prawna na ten moment w województwie wielkopolskim? W województwie wielkopolskim sytuacja tak wygląda, że jest ustawa antysmogowa i na podstawie tej ustawy sejmiki województw mogły podjąć uchwały antysmogowe. Nasze województwo, nasz sejmik podjął taką uchwałę, ale to było w innych warunkach geopolitycznych, gospodarczych w poprzednich latach. Na ten moment sytuacja wygląda tak, że te osoby, mówimy o domkach, o indywidualnym, nie tylko o indywidualnym ogrzewaniu. Mówimy o kotłach, większość tutaj ma na kotły na paliwo stałe i kotły pozaklasowe mogą być używane do 23, to są w cudzysłowie te śmieciuchy tak zwane. Nie wiem też dlaczego ktoś tak wymyślił, bo to śmieciuchem się zdaje taki piec w momencie wrzucenia do niego śmieci, a nie w momencie, gdy ktoś pali paliwem normalnym. To jest po pierwsze, czyli te pozaklasowe kotły można używać do końca 23 roku, a kotły trzeciej i czwartej klasy do końca 27 roku. Albo 8, to już akurat nie pamiętam dokładnie, ale chyba 1 stycznia 28. Więc ja mam takie pytanie. W tym momencie wygląda sytuacja w taki sposób. Planuje się, rząd planuje dopłaty do gospodarstw indywidualnych 3 tony do węgla. Średnio, tak jak rozmawiam ze znajomymi, to tak średnio ludzie palą, jeżeli palą węgla, to palą około 5 ton. Czyli 3 tony nie rozwiązuje problemu do płacenia, trzeba dokupić. Co mają zrobić te osoby, które posiadają ten tak zwany kocioł pozaklasowy i będą musiały zmienić go na kocioł, który spełnia ekoprojekt i co najmniej 5 klasy na paliwo stałe lub inne ekologiczne źródło, czyli na ten moment gaz, pompa ciepła i kocioł na paliwo stałe na pellet lub na ten. Więc pytam się, co mają zrobić nasi mieszkańcy, skąd mają wziąć pieniądze,
ciągu najbliższego roku, po pierwsze, żeby wymienić ten kocioł i żeby mieć na paliwo do tego kotła ekologicznego. Ale panie radny, my nie mamy na to wpływu. No, oczywiście, najlepiej umyć ręce, panie przewodniczący. Ale to niech pan rzuci propozycję. Oczywiście, ja mam dlatego się odzywam. Aha, no to... Dlatego się odzywam. Propozycja jest taka. Rada może wystosować stanowiska, apele, czyli możemy wystosować stanowisko lub apel do sejmiku wojewódzkiego o przesunięcie tego terminu na kotły trzeciej klasy na o 2 lata. Czyli do końca z 23 roku na 25. To już jest jakieś rozwiązanie. Sytuacja może się zmienić. Na przykład syn mi powiedział, nie sprawdziłem to, że w województwie lubuskim pozaklasowe kotły będą mogli używać do 25 roku. Czyli tuż za miedzą oni będą mogli używać, my nie. Więc jeżeli my albo stoimy po stronie mieszkańców, bo naprawdę zrobi się problem. Naprawdę się zrobi problem w 23 roku. Przede wszystkim materialny się zrobi problem. Inflacja szaleje. Nie wiem, no i na ile nam tego schrustu starczy, tak w cudzysłowie mówię, to ja też nie wiem, bo za chwilę rząd ma tylko, jeżeli rząd ma taką, można powiedzieć, propozycję dla nas, to ja dziękuję za takie propozycje. Bo to jeszcze trzeba mieć w czym spalić ten chrust, nie? Więc ja proponuję, żeby Rada podeszła do tego tematu poważnie i przygotowała uchwałę w formie, nie wiem, czy stanowiska, czy apelu do Sejmiku Wojewódzkiego o przesunięcie tego terminu. I to jest konkretne rozwiązanie dla naszych mieszkańców. A widzę, że sejmik chyba jest oderwany od rzeczywistości, z tego co widać. Bo przede wszystkim ta Dolina Noteci, to tak jak rozmawialiśmy na komisji, spróbują z nas zrobić skansen na naszym terenie. Dlaczego u siebie nie robią skansenu? Dlaczego próbują na naszym terenie zrobić skansen? Ja jak tutaj żyłem, ja się nie decydowałem, że będę żył w skansenie. I większość mieszkańców. Jeżeli takie to przejdzie ta uchwała, to tak, za chwilę się okaże tak. I nam narzucają. Nam narzucają, czyli nam próbują zrobić park krajobrazowy i w tym momencie, tak jak rozmawialiśmy na komisji, nie może, praktycznie nie można infrastruktury turystycznej tworzyć, tylko utrzymać to, co jest. No to w tym momencie ja nie wiem, co jak to miasto i tak gmina ma funkcjonować. Dobrze. Panie radny. Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby? Tak, panie burmistrzu, proszę. W jaki sposób odsunięcie terminu wymiany pieców, w których można palić węglem i ludzie palą węglem, pomoże mieszkańcom, skoro i tak muszą kupić węgiel? I tak muszą zapłacić? I tak muszą na ten węgiel mieć? To jest moje pierwsze pytanie. Druga rzecz. Czy pan był nad jeziorem, widział pan, jak to wygląda? Nie. Czy pan był... O! Ale powiedział pan, że zmarnowaliśmy 100 tysięcy złotych. No tak, no tak. No więc ja powiem tak, że prawdopodobnie myli się pan z prawdą, bo mówi pan, że zmarnowaliśmy, a ja uważam, że nie zmarnowaliśmy. Czy państwo widzieliście w tamtym roku kąpiące się dzieci w jeziorze? Bo ja widziałem. Czy państwo widzieliście 4 lata temu osoby kąpiące się w jeziorze? Nie, bo nie było kąpieliska nawet, nie było ratowników, a woda była śmierdząca zielona. W tym roku ludzie czekają na wodę i my to naprawianie wody w jeziorze prowadzimy, ale są rzeczy, na które wpływu nie mamy. Nie mamy wpływu na to, co rolnik zrzuca do cieku wodnego. Dlaczego się pojawia bakteria coli w jeziorze? Co, przepraszam, z czego? Z probiotyków, które my aplikujemy? Czy może spłynęła gdzieś z pól? Może ktoś zrzucił szambo? Bo najczęściej się z tego tytułu to robi. Ale tego pan niestety, proszę? Panie burmistrzu, tego niestety nie wiemy. Ale ta kola się pokazała. No problem no, mamy. I więc ja mówię, skąd się bierze? Skąd się bierze? Najlepiej jest nie robić nic i wtedy będziemy narzekać, że nic się nie robi, tak? I najlepiej jest pisać apele tam, gdzie nie można. Proszę nie mówić, że sejmik niech robi u siebie, bo my jesteśmy w Wielkopolsce i sejmik jest sejmikiem wojewódzkim, więc też jest u siebie tutaj. I po pierwsze, od czego pan zaczął? Przecież pan dostaje rok
rocznie sprawozdanie z wykonania budżetu. W każdym sprawozdaniu z budżetu ma pan wyspecyfikowane, na co każda złotówka została wykonana. Bardzo pilnie pan śledzi sprawozdania z budżetu, pilnie śledzi pan, i chwała za to, i śledzi pan budżet. Przecież pan tam ma wszystko dokładnie napisane, gdyśmy na to wydali. Nie, trzeba urzędnikowi, bo co, sam nie mogę sięgnąć? Ale takie prawo ma, panie burmistrzu, ma, radny, ale może też, na piśmie. Ale może się też zachować inaczej. Dobrze. Kto z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Tutaj chcę się odnieść do słów burmistrza. Panie burmistrzu, mieszkańcy kupią, będą mogli kupić opał, ale tylko ekogroszek. Zwykły węgiel, jeżeli to przejdzie, nie zostanie zmieniony, nie będzie sprzedawany, nie można go będzie palić. Tylko można będzie palić ekogroszkiem. A żeby palić ekogroszkiem, trzeba będzie mieć kocioł piątej klasy, który kosztuje, więc pytam się, skąd wziąć te kilkanaście tysięcy złotych i jeszcze na ten drogi ekogroszek? Bo tak jak powiedziałem, 3 tony nie załatwiają sprawy. Trzeba będzie 2 tony co najmniej dokupić w cenie, powiedzmy, na dzień dzisiejszy 3 tysięcy za tonę. Dobrze, dziękuję, panie radny. Kto z państwa? Tak, proszę, panie sołtys. Mógłbym prosić, panie sołtys, do mikrofonu albo wziąć chociaż mikrofon do ręki. Ja bym prosiła o naprawienie przepustu na Lubczance w Lubczu Małym i Barierek, bo już od 2 lat prosimy, i wstawienie tablic, że jest teren budowy drogi w Lubczu Małym i wykonanie albo wskazanie podczas prac dróg dojazdowych dla rolników, którędy będą mogli jeździć. Ponieważ w tej chwili to, co się dzieje u nas w Lubczu, to nie wiem, czy to jest teren budowy oddany, czy gmina oddała pod teren budowy, czy nie oddała. Bo jednego dnia przyjeżdżają w deszcze, wożą kruszywo, cała droga rozwalona, łychą przyjadą, zwijają manele i wyjeżdżają. Przystanek mamy autobusowy dla dzieci rozwalony, nic nie ponaprawiane, tablic nie ma, to więc jest tak. Albo gmina oddała drogę, jest teren budowy, bo jeżeli dojdzie do jakiegokolwiek niebezpieczeństwa, to nie wiem, kto będzie odpowiadał, i wytyczenie dróg dojazdowych dla rolników podczas, kiedy będą trwały prace, bo nie wiadomo, kiedy będą trwały, bo z miesiąca na miesiąc się po prostu to wszystko przyciąga. Chociaż do budżetu już ponad rok czasu, jak wpłynęły środki. A i pytanie do pani skarbnik, czy mogłaby pani obliczyć dla mnie na następną sesję lub na piśmie przez 800 tysięcy przez rok czasu, ile narosło po prostu odsetek? Czy te pieniądze były ruszane, czy były trzymane i po co? Czy mrożone? To panie sołtys, prosiłbym tak samo jak radnego Majera. Ale ja się pana nie pytam, panie przewodniczący. Ale ja udzielam głosu pani, sołtys, ja prowadzę sesję, ja udzielam i zabieram głos, także... Panie przewodniczący, nie do pana zadałam pytanie. Ale ja tylko mówię pani, jakie są zasady, pani sołtys. Panie przewodniczący. Jeżeli pani chce konkretną odpowiedź dotyczącą czegoś, proszę złożyć wniosek na piśmie, tak jak mówi statut. Wtedy można się odnieść dokładnie, o co, jakie pani ma pytanie. Ja tylko to mówię z dobrej woli. Panie przewodniczący, skończył pan? Adwokatów ja nie potrzebuję. Ale panie sołtys, tak naprawdę to ja decyduję, kiedy ja będę mówił, kiedy nie. Jeżeli pan decyduje, panie przewodniczący, to ja panu jeszcze więcej powiem, jak pan decyduje. To gdzie te wszystkie wnioski, które sołtysi składają na wszystkich zebraniach wiejskich, na spotkaniach, na komisjach, ile odpowiedzi dostaliśmy na wszystkie złożone wnioski? Wszystko do kosza wyrzucane. Nikt w ogóle tego nie akceptuje. Panie przewodniczący, nie broń pani. Broń pan, się sam siebie. Ja nie bronię pani sołtys. Dziękuję bardzo. Tak, proszę pana. Ja mam tu pytanie dla pana burmistrza. Nie słychać nic, prosiłbym głośniej. No tu mam kilka pytań i do radnych, i do pana burmistrza, ale do pana burmistrza mam pytanie w pierwszej kolejności. Pani sołtys, naprawdę proszę.
Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że będą nasadzenia w parku kolejowym na jakąś tam sumę 20 tysięcy. I ja bym chciał wiedzieć, czy to spowodowane jest tymi karami, które tam podobno gmina miała płacić i do kiedy jest termin, żeby dokonać tych nasadzeń. Czy może mi pan teraz, mam jeszcze kilka pytań, ale chciałbym, czy może mi pan odpowiedzieć w tej chwili, czy... Ale pan... Wie mi pan, jakie są zasady. Już wiele pism pan do nas kierował. Ale chwileczkę, ja... Napisać dokładnie, pan, o co chodzi. Proszę, czyli no pan tak burmistrz, mówi statut, ale panie. Czy pan jest panem burmistrzem, tak przed chwilą mówiła pani sołtys? Nie, ale ja prowadzę sesję. Ja ale... pilnuję tego, żeby ta sesja przebiegała dobrze, zgodnie z regulaminem. Dobrze, w takim... A właśnie... Ale nie odpowiedziałem jeszcze na żadne pytanie. No ale, no dobra, no jak zawsze próbuje pan wybić z kontekstu. Dobra, jedziemy dalej. Bo skoro są nasadzenia narzucone z góry, tak jak z tego wywnioskowałem, żeby nie płacić kar, bo są duże uszczerbki i zaniedbania, jak to widać, mam tu zdjęcia i nie tylko ja, wystarczy się przejść po parku, to jak teraz nasadzimy, znaczy najlepsza pora nasadzeń, szanowni państwo, to jest wiosna i jesień. Jeżeli ktoś sadzi zimą i latem, no to się można, to skutki są takie, jak tutaj mówił pan radny Drost, i to wystarczy się przejść po parku kolejowym i paru innych miejscach. Takie są skutki. Tylko tyle, że unikniemy kary, a pieniądze. Ja mam do pana. Jak pan nie skończył. Ja, ale proszę, ja prowadzę. I chciałem panu czwartej konstytucji. Chciałem przypomnieć panu, że jesteśmy w punkcie dziesiątym. Dopuść, jesteśmy w punkcie dziesiątym. Wolne wnioski, interpelacje i zapytania. Więc proszę złożyć wniosek albo złożyć zapytanie. No, i no właśnie składam zapytanie. Nie, jeszcze się pan nic nie spytał. Zanim złożę zapytanie, chciałbym... Nie, proszę złożyć zapytanie albo wniosek i poprzeć panie przewodniczący, mały Franiu by zrozumiał, ale na tej sali są osoby, które nie rozumieją, nawet podwójnie, jak się i im proszę, złoży zapytanie. I proszę naprawdę nie obrażać pan ludzi. Poza tym, czy radni są zorientowani, że... nastąpiło wycięcie lasu. Niecałkiem zgodne z prawem albo niezgodne z prawem. No ktoś się pomylił i wyciął las. Ale wie pan co, ja mam, ale nie skończyłem, nie skończyłem. Nie zadał pan jeszcze pytania. To jest w formie pytania. Może radni nie wiedzą. Ale do kogo? Do radnych. To ja panu odpowiadam, ale wiedzą. Ale do wielu radnych, nie tylko do pana radnego. Ale ja odpowiadam w imieniu radnych, wiedzą, bo ale... my o tych sprawach rozmawiamy. I ja mam pytanie, właśnie pan znowu przerywa. Skoro został wycięty las, czy radni tam byli? A jeżeli byli, to... A może nie byli? Bo jeżeli został wycięty las, a ja tam byłem, mam porobione zdjęcia i z tego, co zauważyłem, to dużo drzewa brakuje. I pytanie brzmi, teraz widzi pan, niepotrzebnie pan się unosił. Pytanie brzmi, gdzie jest to drzewo składowane, które zostało wycięte? Bo tam część drzew leży, ale z naszej części nie ma. Kto był za to odpowiedzialny, za to zadanie? No, czy, i teraz, czy skoro pan taki jest kozak, to niech pan udzieli odpowiedzi. Gdzie jest to drzewo? Ja? No pan przeszkadza, no, nie ale, wiem. No chwila, no. Jeszcze mam więcej pytań. Ale jak pan zgłosi się do mnie z pytaniem na piśmie, to postaram się uzyskać odpowiedź. Proszę pana, pan ma obowiązek odpowiadać, czy to na piśmie, czy ustnie. Tak, radna Korbik, proszę. Ja tak przysłuchuję się dyskusji, akurat mam wypisany regulamin Rady Miejskiej ze statutu gminy, paragraf 22, porządek obrad obejmuje punkt 5, interpelacje i zapytania. Paragraf 25.1. Zapytania składa radny w sprawach aktualnych problemów gminy, a także celem uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Punkt 2. Zapytanie formułowane są na piśmie lub na ręce przewodniczącego lub ustnie w trakcie sesji rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. To też tak a propos tutaj. Tylko pani radna, ale czytam dalej. Ale mogę przerwać na chwileczkę? Nie, bo ten punkt, nie. Ten jedno punkt zdanie. Ale ten punkt jest uchylony. Ten o tym ustnie. On jest tylko w tej chwili brzmi i dlatego ja i tak chciałem się do państwa zwrócić, żeby usiąść jeszcze może za tej kadencji i statut troszkę poprawić, bo tam są błędy. Ale no, odpowiedzieć na pytanie, jak ktoś pyta, jaki jest termin, no to mówię, wrzesień 2022. Lipiec 2080. No,
krótka odpowiedź, no to trzeba pisać pismo. Nie, no zgadza się, ale czy pani radna, czy do tej pory któryś z burmistrzów nie odpowiedział, choć aczkolwiek miał prawo nie odpowiadać i poprosić na piśmie. No taki mamy statut, który w wielu miejscach jest. No to może by go trzeba zmodyfikować, ale ja myślę, że to jest dodatkowa praca, bo przecież pan burmistrz ciągle narzeka, że ludzie piszą pisma, wnioski, zapytania i pracownicy muszą odpowiadać. No tak było, panie burmistrzu, bo zaraz przytoczę. Ale proszę pani, naprawdę. Nie chce pan, żebym przytoczyła znowu wypowiedź. No właśnie. No więc odpowiedzieć i koniec, nie trzeba pisać i fatygować urzędników. A ja i tak bym chciał może jeszcze za tej kadencji, żeby powołać komisję do statutu, bo tam jest naprawdę parę rzeczy do poprawienia. Panie burmistrzu, nie udzieliłem panu głosu. Proszę, radny Gliński. Panie przewodniczący, tutaj takie padły słowa, że rzeczywiście radni wiedzą o tym wycięciu tych 70 arów. Powiem szczerze, że jestem bardzo zdziwiony, ponieważ ja sobie nie przypominam ani na żadnej komisji, ani na tej sesji, ani na poprzedniej, że cokolwiek się tam zadziało, że pan coś. A to może faktycznie, panie radny, ale było w telewizji, ale było na stronie. Boże, telewizja, a ja panu powiem, jaka to była telewizja, nasza krzyska. No tak, zgadza się. A występował pan burmistrz. Wie pan, ja zaufanie do pana burmistrza to pan wie, jakie mam. Ale dobrze, dziękuję panie radny. Przepraszam, bo to nie, to jest tylko tak na boku. Dobrze, dziękuję panie przewodniczący, bardzo proszę o wyjaśnienie nam. Bo pewnie radni też chcieliby się dowiedzieć, co rzeczywiście się takiego tam zadziało, stało, na jakiej już jest sytuacja, poziomie. Bardzo bym prosił. Czy ktoś z panów burmistrzów może chciałby udzielić informacji w tym temacie? Doszło do omyłkowego oznaczenia terenu wycinki lasu pod planowane osiedle przy ulicy Chabrowej. Zaznaczono zbyt duży obszar. Zgodnie z zaznaczeniem dokonano wycinki 0,7 hektara lasu należącego do lasów państwowych. Lasy państwowe stwierdziły, że dokonaliśmy nieuprawnionej wycinki. Wszczęły postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Pracownicy urzędu oraz osoby dokonujące wycięcia zostały na okoliczność tego postępowania przesłuchane. Sporządzona została dokumentacja. Złożono wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania. My w ramach wyjaśnień złożyliśmy deklarację, że podejmiemy starania o zadośćuczynienie szkód popełnionych. Sprawa trafiła do prokuratury. Prokurator umorzył postępowanie. Sprawa wygląda w tej chwili w ten sposób, że rozmawiamy z nadleśnictwem w kwestii zamknięcia tematu i wyrządzonej szkody. Jeśli chodzi o drewno, które powstało wskutek wycinki, jest to własność lasów państwowych. Lasy państwowe nad tym czuwają i mają pieczę, w tym strażnicy leśni. I drzewo zostanie, że tak powiem, obrobione technicznie, tak jak to się przy wycinkach robi. I jest to własność lasów państwowych. Szacunkowa wielkość, ilość drewna na około 90-93 metry sześcienne, tak zostało to określone. I jest to własność, powtarzam, lasów państwowych. To do nas nie należy. Taki jest stan rzeczy. Dobrze, tak, radny Gliński, proszę. Panie burmistrzu, dobrze, ja bym się nawet z tym mógł zgodzić, z tym wyjaśnieniem. Natomiast niepokoi mnie o to taka sytuacja, ponieważ pan powiedział, że będzie zadośćuczynienia. Więc tutaj rodzi się pytanie, szanowni państwo, bo jeżeli ja słyszałem, a pewnie dobrze, dobry mam, tak powiedziałem, słuch, że to jest chyba 200 tysięcy czy ponad 200 tysięcy złotych strat. Proszę państwa, kto zapłaci? My podatnicy? Bo jakieś zadośćuczynienie, niech nawet będzie to i 10 tysięcy, i 5 tysięcy. No mój Boże, no przecież to są pieniądze. Dobrze, dziękuję. Pan burmistrz, co odpowiedzieć? Tak, proszę. Może pan burmistrz odpowiedzieć? Proszę.
Na miłość boską, jeżeli przychodzi nam jakieś zobowiązanie materialne i finansowe, ono się nigdy nie odbywa bez Państwa wiedzy i za Państwa zgodą. Jeżeli dojdzie do sytuacji takiej, że gmina jako taka będzie musiała ponieść jakieś koszty, jakieś straty, to będziemy o tym rozmawiać. Na tę chwilę nikt nie szacuje wartości tego drewna. Ze strony Lasów Państwowych mamy sygnał, że spokojnie będą rozważać, jakie możliwości można tutaj zastosować. Jesteśmy w stałym kontakcie i jakiekolwiek ploty, pomówienia, czy dobry, czy niedobry słuch, nie mają tu zastosowania. Jesteśmy w stałym kontakcie z Nadleśnictwem Krzyż, z panem nadleśniczym personalnie na wprost i ustalamy, co na przyszłość można zrobić, jak tę kwestię można zamknąć. Radny Belter, proszę. Pewne rzeczy ja tutaj nie rozumiem. Nie znałem zagadnienia, wiedziałem, że ten las został wycięty. Może te drzewa zostały wycięte, nie wiem czy to las, ale w każdym razie nieważne. Las. Kto dał zgodę na wycinkę drzewa? To było pytanie, tak, panie tak. radny? Panie burmistrzu. Nie było, przepraszam, nie rozumiem, o jaką zgodę pan pyta. My o zgodę na wycinkę drzew. My mieliśmy wystąpić o zgodę na wycinkę drzew Lasów Państwowych? No nie, no właśnie nie wiem, o czym rozmawiamy. Czy to jest no teren Lasów Państwowych, czy to jest teren znaczy, przeznaczony pod budowę budynków jednorodzinnych. No panie radny, właśnie pan burmistrz, po prostu z tego, co pan burmistrz mówił, ktoś wyznaczył za szeroko po prostu. Ale zanim się wyznaczy coś, to musi być zgoda. I kto tą zgodę wydał? Panie burmistrzu? Ale proszę państwa, naprawdę po kolei. Tak, panie burmistrzu. Ale kto teraz nie wiem co. No to po co pytacie, jak skoro wiecie? Panie burmistrzu, naprawdę. Musi wybrzmieć. Ja państwa proszę o zachowanie spokoju. Wyznaczył to pracownik urzędu, który poniósł urzędową, służbową karę. No. Jakim prawem? Ale co jakim prawem? Został ukarany pracownik. Kodeksem pracy. Nie może tak być. Jeżeli drzewa, jest to las, jest to teren Lasów Państwowych, to Lasy Państwowe nie pytają się zgodę burmistrza czy pracownika urzędu, żeby wyraził zgodę na wycinkę drzew, bo pracownik urzędu nie ma nic do tego. Ja przepraszam, że tak mówię, bo już kurczę mnie trochę tutaj niesie. Ale to panie radny właśnie o to chodzi, że nikt nie wydał zgody, bo myślał, że jest na gruncie gminnym. No ale dobrze, no przepraszam, ale jeżeli pracownik został ukarany, to ja się pytam za co? Za co został ukarany? Za to, że przekroczył obszar działki gminnej i poszedł na działkę. Ale on w ogóle nie powinien wydawać decyzji na wycinkę drzew. Mówię o zaznaczeniu, o zaznaczeniu obszaru. A starostwo. Panie burmistrzu, w takim bądź razie, jeżeli ja chcę wyciąć sobie drzewo na swojej działce, to ja pytam się, piszę pismo do urzędu i urząd ma, pracownik urzędu za zgodą burmistrza ma prawo mi wyrazić zgodę na wycinkę drzewa za odpowiednią opłatą. Natomiast jeżeli jest to teren Lasów Państwowych, bo ja nie wiem, ale się pytam, nie wiem, czy to jest teren Lasów Państwowych, czy nie. Jeżeli jest to nic do tego ma burmistrz i pracownik urzędu. Jeżeli teraz jest to teren, wycinka nastąpiła na terenie, gdzie jest przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne, to nie pracownik urzędu pisze decyzję o wycince drzew, tylko prosi starostwo o wydanie zgody na wycinkę drzew. I ja teraz nie rozumiem, za co ta pani została ukarana. No nie wiadomo kto. No nie, powiedział pan profesor, że pani została ukarana. Pracownik. No to nieważne. Nie wiemy, tak, nie wiemy. Dobrze.
Może tak, zamknijmy ten temat. Czy pan chce odpowiedzieć? Ja odpowiem tyle. No, o zgodę się występuje wtedy, jeżeli drzewa wymagają takiej zgody. My dokonaliśmy czyszczenia drogi dojazdowej, na której potrzebne było usunięcie samosiejek, bo to nie był obszar lasu, tylko to jest obszar ugoru, który zarósł samosiejami. One nie wymagały zgody, ponieważ spełniały warunki do wycięcia bez takiej zgody. I tę wycinkę przeprowadziliśmy. Natomiast na obszarze naszym zrobiliśmy to, co nam było wolno. Natomiast Pani zaznaczyła dalej, no i ta wycinka została dokonana. No. Pani wykroczyła, wyszła poza obszar gminy. Nie dokonała. Dziękuję. Ale to starostwo wydaje zgodę. Tylko wtedy, gdy drzewa wymagają. Tak, pani wiceburmistrz. Panie szczerze, że ja się przysłuchuję i naprawdę nie wiem do końca, o co pan pyta, bo jakie ma znaczenie tutaj wydana zgoda, skoro nastąpiła samowola. Pod kątem wycinki. Znaczy panu radnym... pani miała wyznaczyć, zaznaczyć właściwie drogę, która miała, na której rosły, tak jak tu pan burmistrz wspomniał, samosieje. Zamiast pójść, skręcić w lewo, poszła prosto. Wkraczając na działkę lasów państwowych, nastąpiła błędne zaznaczenie tej działki drogowej. No i to jest wszystko w tym temacie. Czy panu radnemu chodzi tylko o to, czy na takie grunty i tak nie trzeba mieć zgody ze starostwa, tak? Trzeba, tak, oczywiście. No chyba na wszelkie zgody w tych naszych działkach, które powinny być, były. I tak jak pan mówi, słusznie pan mówi, wydaje to starostwo. No i dobrze, no i tylko. No. Tylko to... A tam na tym terenie, który został wycięty. I czyli, zaznaczony niepoprawnie, czyli, no nie było zgody, no bo to nie nasza działka. No, czyli rozumiem, dobrze, może rozumiem pana, już teraz pan mi to wyjaśnił, że zgoda jako taka była, tylko, starostwo rozumiem, że ją wydała, tylko ten, co znaczył te drzewa do wycinki, poszedł za daleko, czy pomylił drogi i tak dalej. Poszedł na wprost zamiast w lewo. Tak, oczywiście. O, tak, proszę pana. I za to zostało karane. Radny Majer, proszę. Tu zostało zadane konkretne pytanie, kto? Czy teraz będziecie się RODO bronili? Po prostu jest pytanie, kto? Z imienia i nazwiska. Nie czy... wolno. Pracownik, rozumiem, referatu techniczno-gospodarczego, tak? Pytam się, z jakiego referatu? Pytam się. Premię biorą. Pytam się, z jakiego referatu? A z jakiego referatu może być pracownik? Techniczno-gospodarczego, tak? Który podlega pod pana. Pan jest jeszcze kierownik tego referatu, a pośrednio pode mnie, tak? Tak, dziękuję. Aha, to, czyli chodziło o to tylko, żeby tutaj moją osobę wskazać. Okej, teraz rozumiem. Nie, teraz nie rozchodzi się o to, bo ktoś się pomylił, tak? A mieszkańcy pani zapłacą. Sołtys, naprawdę, proszę. Mieszkańcy państwa. Zapłacą, my zapłacimy, a nie wiemy jeszcze ile. Dobrze, dziękuję. Proszę pana. Chciałbym się dopytać, żeby pan mi nie przeszkadzał. Z tego, co wróble ćwierkają, dowie, że podobno te wycinka była dokonywana w soboty. Ten pracownik pracował normalnie. Od poniedziałku do piątku, a w soboty w dniach wolnych tą wycinkę przeprowadzał. Tak, nie wiem, czy to prawda i chciałbym uzyskać odpowiedź. Czy ja tak nie było? Wiem, naprawdę, szanowni państwo. Nie, no chwileczkę, ale nie skończyłem. Ale ja udzieliłem głos panu zastępcy, bo chciał pan odpowiedzieć na pytanie. Ale o jakich tutaj wróblach ćwierkających pan mówi? A taki... to, co się zadziało wewnątrz urzędu, w sensie to, że pracownik poszedł, zaznaczył te drzewa, to się działo w tygodniu, w godzinach pracy. Wywózką tego drzewa zajmowała się osobna firma, która nam to robiła i faktycznie pewnie było tak, że robili również to w sobotę. No właśnie i teraz mnie takie pytanie, gdzie to drzewo było składowane, albo gdzie jest składowane jeszcze? Na działkach gminnych. Gdzie? W tym obszarze. No i taka rozmowa. A co, no. Chce pan numer działki teraz, czy o co panu chodzi, bo nie rozumiem. No mały Franiu by rozumiał, a pan nie rozumie, no. Ale proszę, ja naprawdę pana proszę. Ja zaczyna się to robić irytujące. Dopytuję się, Proszę złożyć pisemnie zapytanie, odpowiemy na piśmie. No dobra, to mam taki...
Ale co? Ale proszę państwa, naprawdę proszę. To czy pan kierownik tego referatu, pan burmistrz, ma zaufanie do tego pracownika? I teraz będą takie przepytywanki o takie... Ja się teraz mam dzielić tutaj jeszcze uczuciami swoimi. No wie pan, no ja mam tutaj program, panie program. Proszę pana o odpowiedź, więc pan burmistrz odpowiada, choćby nie musiał odpowiadać. Nie będę odpowiadał na to pytanie, bo to jest śmieszne pytanie. I nie mam zamiaru na to odpowiadać i naprawdę traktujmy się tutaj poważnie. Poważna mam nadzieję, że tutaj jest cała rada i takie w ogóle pytanie nie powinno mieć miejsca. No o czym my mówimy? O zaufaniu do pracowników. Chce pan jeszcze zadać pytanie? Tak, oczywiście. Tak, proszę. Bo skoro ci pracownicy... Proszę zadać pytanie. Pracownicy urzędu pobierają wysokie premie właśnie z racji tego zaufania i pełniących obowiązków. I pytanie jest takie, tylko proszę mi z dołu nie przeszkadzać, czy ten pracownik czy pracownica też otrzymywała takie premie? I to jest jedno pytanie. A drugie pytanie, wracając do Parku Starzyca, bo żeby już nie przedłużać. Ja wam tu państwom, pan radnym coś przeczytam. Ja mam prośbę naprawdę o zadanie w parku pytania. Kolejowym pod kątem oferty dla dzieci oraz imprez w charakterze festynów i koncertów. Jest to cytat z pana burmistrza programu wyborczego. Ja się pytam, panie burmistrzu, kiedy ten program wyborczy zostanie zrealizowany? To jest tylko urywek, nie, bo tam tego jest więcej. I do pana Owaś. Dziękuję panu. Niech pan odpowie. Panie burmistrzu, proszę. Jak radni podejmą decyzję o tym, że to będzie można zrobić. Aha. Dwukrotnie występowałem. Panie Sołtys, naprawdę ja bardzo państwa proszę. Podejmowałem działanie raz, podejmowałem działanie drugi raz. Temat jest w tej chwili otwarty i to jest odpowiedź na pana pytanie i koniec. Czy ta pani... Panie Sołtys, ja mówię naprawdę o mojej wypowiedzi. Aha. Ja mówię o mojej wypowiedzi. Ale Jasiu by zrozumiał. Ale panie, naprawdę proszę państwa, zamykam 45. sesję Rady Miejskiej w Krzyżu Wielkopolskim.